No dobra, no to ze ciebie bardzo standardowo. Dlaczego spychuj 91? Jak domyślam się, ale wytłumacz dla, dla szerszej publiki. Dlatego, że moja data urodzenia to 91 rocznik, wow. No było się można spodziewać, a spychu? <laughs> spychu od nazwiska. Nazwisko mam Kurde. spychalski. W ogóle, w ogóle mnie zaskoczyłeś, szczerze powiem, ale okej. Okay. Tak? Ale y tak myślałem. Wiesz co, gdzieś tak od 6 roku życia jestem już w spychu. Bo to już na osiedlu już jeden ziomeczek wymyślił i tak się krążyło to aż do dziś. To ciekawe, nawet w pracach, wszystkich w pracach tak wszędzie do mnie spychu mówią. Tak przyzwyczajony. W, okay, w sensie. Okej, okay, okej, bardzo, bardzo spokojnie. Ja nigdy tak za bardzo ksywy nie miałem. Raz mnie przyzywali, pamiętam jak miałem największy level w Metinie na wiosce, więc nazwali mnie Metin, ale to tyle. A ta, ale to, ale to z pogardą tyle. było, czy, czy z szacunku? Tak, tak, ale, ale ja to z pogardą, ale to ja się z nich śmiałem z drugiej strony, bo później porównywałem godziny, ile mieliśmy przegranych, ja miałem taką jedną trzecią ich, tylko, że oni stali w mieście, nie? A ja po prostu ekspiłem i na tym polegała różnica. No to cwaniaczki. I, ale to ja, ja dostawałem, nie? Oni psycholili jak, jak cholera. Jeszcze spysiu na mnie mówią spyniu czasami, także w, w, w liceum tak mówili. To tak ciekawostka. Dobra. No to, to, to drugie standardowe pytanie, to dlaczego zacząłeś na YouTube? Opowiedz swoją historię. No dość długo już zresztą. No u mnie była sytuacja bardzo prosta, bo nikt praktycznie nie tworzył wtedy na scenie YouTube'owej. Ja zacząłem w 2012 roku, wtedy chyba dosłownie nie było nikogo, bo wtedy YouTube w ogóle raczkował. Dziś tak od 2013 roku pojawił się chyba Buki i Axer. I byliśmy tak we trójkę, dosłownie. Było jeszcze tam Neko później do Ataku, on też do dzisiaj nagrywa. I, i, I jakoś tak po prostu chciałem zapchać tą dziurę. Stwierdziłem, że próbowałem już w grach. Robiłem też recenzję gier, zrobiłem recenzję gry Dead Island. Pamiętam, jest jeszcze gdzieś w sieci, można ją znaleźć, może komuś się uda. Powodzenia. Więc stwierdziłem, wtedy już było trochę growych youtuberów, recenzentów, więc stwierdziłem, że może zacznę od tego anime, skoro też się tym interesuje. No i zacząłem od zapowiedzi sezonu jesień-2012, pamiętam. Czyli już szmat czasu, trochę do 10 lat prawie będzie za, za parę miesięcy, równe. Będę musiał zrobić jakąś festę. Ja zaczynałem o, też od gier w zasadzie, ale to było gdzieś 8 lat temu, chyba 2014. A ostatnio YouTube mi wywalił alert, alert, że mam 12 lat kanał założony już. O, proszę, czyli musiałeś też założyć sobie kanał, może użytkowałeś sobie po prostu, nie? Mm, to znaczy... Jeżeli tak się uprzeć, to nawet możliwe, że już z dekadę albo z te 12 lat nagrywam, bo ja wrzucałem jakieś tam filmiki bez w ogóle audio, no, w sensie bez, bez swojego wokalu, gdzie, nie wiem, budowałem w Minecrafcie na przykład. Nie, i tam pamiętam, miałem chyba za 3-4 filmiki, i powiem szczerze, że nawet one miały jakieś tam kliknięcia, ale ja po prostu. Przestałem ich używać, nie? I, i, I tak po prostu, znaczy przestałem y, to robić, usunąłem je i, i nawet ich nie mam na żadnym prywatnym czy coś. Naj, najstarszy filmik, jaki mam, to ten, który jest publiczny, jest y, tam kiedyś, kiedyś. A jeszcze przed tym było coś śmieszniejsze, tego nigdzie nie mówiłem, y, to y, ten kanał, najpierw był mój, ten powiedzmy Minecrafta budowałem, a później on tak się zrobił, dla mojego brata, bo miał firmę tam oświetleniową na weselach i po prostu wrzucaliśmy stawki jako takie, wiesz, Placeholdery na stronę, gdzie można było zobaczyć, jak to wygląda, więc miałem chyba z 50 takich filmików, zanim zacząłem robić anime. u mnie, u mnie się pojawiało wszystko, można powiedzieć na kanale. Aha, no to w sobie zacząłeś jeszcze wcześniej niż ja. Bo ja od razu stworzyłem kanał i od razu wrzucałem filmiki. Wcześniej po prostu na innym koncie działałem. Jest całkiem możliwe, że podobnie, już do, dokładnie nie pamiętam. M mógłbym nawet to sprawdzić jakoś, nie? Pewnie, ale yy, no, można powiedzieć, że wrzucałem te filmiki. No, ale jakie to były filmiki, wiesz? Tam zbudowałem domek i po prostu pokazałem go tam w minutę, jak wygląda od zewnątrz wewnątrz, i to jest dosłownie tyle. No, to, to, to ten wkład jest żaden. I, i, i nawet mówię, te kilka wysiedleń miało, ale to 40, może 100, i na takiej zasadzie, nie? Szukam teraz tej recenzji The Island, ale nie mogę znaleźć, więc powodzenia. Dobra, a czy masz jakiś cel YouTube, albo kiedykolwiek miałeś, jak zakładałeś kanał powiedzmy? W sumie to poza tym, że chciałem po prostu, aby widzowie byli na bieżąco z sezonami, bo tak się zaczęło, to, to, to nie, po prostu chcę dzielić się, bo ja bardzo lubię się dzielić, udzielać. Po prostu lubię przekazywać swoją opinię. Jak jakiś odcinek bardzo spodoba, to też lubię napisać czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy gdzieś. Po prostu nie mam tutaj za bardzo u siebie w swoim otoczeniu komu o tym powiedzieć, więc mówię to na YouTubie, bo mieszkam Aha. w nie nie dosyć, nie, nie, niezbyt dużym mieście. Okej, okay. no właśnie mam później takie pytania też o, o, o taką, można powiedzieć, społeczność, I, i co ciekawe, wyszło na to, że. Jesteś dziewiątą osobą, z którą o tym gadam, w sensie zadaję te pytania, i chyba tylko, jeżeli pamięć mnie nie myli, Karczma ma jakichś takich powiedzmy kolegów, youtuberów czy coś, że może dosłownie z nimi pogadać, czy właśnie o anime, czy o samym YouTubie, a tak to jakby nikt nie ma, i jest to znaczy, zabawne całkiem. Ja mam, mam Kugarda, bo kugar też w, w sumie na początku. Był Buki, Akser i Kugard też w sobie wtedy też nagrywał recenzję. Z nim bardzo długo trzymam teraz cały czas. Mam też kontakt z Akserem, mam też kontakt tam z innymi youtuberami, ale no tak najbardziej z Kugardem. Natomiast no tak, żeby na żywo z kimś się spotkać, to niekoniecznie. Trzeba jeździć po miastach i to dosyć daleko w moim przypadku. Łódzkie województwo, no nie słynie z konwentów też. W Łodzi kiedyś były konwenty, no teraz wiadomo, z przyczyn oczywistych tych konwentów jest bardzo mało. Więc najbliżej to ja miałem konwent w Rybniku, chyba to jest gdzieś tak 120 kilometrów. Mi to mówisz? Ja mieszkam na Warmii, to dosłownie jakieś 10 kilometrów od małej Rosji. Także słuchaj, Ups. jak y, cokolwiek się w Polsce dzieje, to ja pewnie muszę pół Polski przejechać. Nie wiem. No to też fajnie. Najbliżej to może kto Gdańska, y, to, to jakieś rzeczy mogą się dziać tam, no ale to jest tam ponad 100 kilometrów, nie? No to łączymy się w bólu razem na. Na no, dalszych troszeczkę, może nie dalszych, ale na mniejszych mm, terenach mieszkamy. No dokładnie. E, no to mówiłeś, że tam e, YouTube jest dla Ciebie taką chęcią pokazania swojego zdania, tak? Też pewnie zabawą, ale czy nie wiem, myślałeś nad tym jakoś szerzej, że nie wiem, to może być sposób na zdobycie jakiejś sławy, jakiejś pieniędzy, czy może to być jakaś dla Ciebie forma sztuki, czy może nawet pracy bez szefa w przyszłości? Znaczy ja marzę o tym, żeby w przyszłości zarabiać na YouTube i, i to byłoby fajne, aczkolwiek no nie mam startu tu w tym przypadku kanału, który ma już 10 lat i w tym momencie mam 39 tysięcy subskrypcji. No idzie to trochę powoli, ale mi to nie przeszkadza, bo, bo cały czas traktuję to jako hobby, a że tam jakieś grosiki wpadają za sens, no to, to miło, przyjemnie. Jest czasami sobie wydać te pieniądze na, albo na sprzęt, albo na jakieś tam swoje yy, no, potrzeby. Aczkolwiek, no, to jest moje marzenie, ale raczej nie do spełnienia, musiałbym, nie wiem, jakiegoś sponsora posiąść i generalnie bardzo siąść nad tym, poświęcić powiedzmy pół roku, zwolić się z pracy, siąść i napierdzielać. <grym> ja mam oczywiście do tego predyspozycję, chciałbym, aczkolwiek no stara rzeczywistość, no niestety mi na razie nie pozwala nic takiego robić. Aha, to znaczy, ja ze swojej perspektywy Ci mogę powiedzieć, że yy, to wszystko zależy, nie? Jak jesteś sam zmotywowany do tego... Yy, I kwestia tego, czy, czy mówisz, robisz teraz to powiedzmy jako hobby, po pracy i tak dalej, i to, to ma w, swój, w sobie jakiś taki urok, ci powiem, bo yy, jak ja pracowałem, potrafiłem po 12 godzinach przyjść, nie wiem, napisać jakiś scenariusz, wstać rano, nagrać go i montować, dosłownie siedzieć, jak nie w pracy, to na YouTubie, i to miało jakiś taki swój urok, i nawet wtedy byłem jakkolwiek. Yy, regularne, że rzucałem ten filmik co, co, co tydzień w niedzielę, nie? I w momencie, w którym się zwolniłem i... E... Pracowałem już sam na siebie na tym YouTubie, to, to to już wchodziło trochę więcej lenistwa. Już to się zaczynało w pewnym momencie robić trochę właśnie znowu, jak praca. Nie jest to do końca praca, bo nikt nad to nie stoi i zawsze możesz robić to, co chcesz. No, ale jednak musisz mieć z tyłu głowy, że hej, ty z tego żyjesz, więc musisz robić też rzeczy, które zarabiają, a nie tylko rzeczy, które chcesz robić, nie? więc tutaj to jest takie. Z jednej strony super, ale to jakby to był przeskok, że siedzisz w pracy, to trzy koła, a tutaj YouTube 10 koła, to rób sobie co chcesz, ale no, no na anime YouTube jeszcze tego nie ma. Myślę, że dwa lata i te RPMy będą naprawdę spoko, że będzie można myśleć tak realnie o tym, żeby, żeby z tego sobie żyć, nie? Dlaczegoś znaczy ja trzeba się ja, myśl ja myślę, że bardzo istotną kwestią byłoby, żeby nas trochę wesprzeć, jeżeli chodzi o. o... Kanały anime jest jakaś legalna dystrybucja typu Crunchyroll w Polsce z polskimi napisami albo jakiś Netflix tam próbuje trochę jest z tych anime, ale widziałem też, że sporo, na przykład teraz do końca marca zostanie usuniętych bo licencja się kończy, nie wiadomo czy zostanie przedłużona, więc no przydałby się taki stały dostęp dla Polaków, żeby to można było trochę rozreklamować, bo ja widzę, że w dzisiejszych czasach ta młodzież, teraz ta generacja jest bardziej zainteresowana anime niż ta moja generacja była wcześniej, więc Potencjał jest duży i to też by dzięki temu nam pomogło, i można było wtedy spróbować, kiedy widzisz, że tych subskrypcji przybywa jednak dużo więcej niż, niż 50 na tydzień, jak to w przypadku mnie jest. No, no, nie ma perspektywy patrząc na to, jakie, ja mam, jakie ja mam statystyki, więc cieszę się po prostu z tego, że tyle lat trzymam się i, i bez żadnych przerw jakichś dłuższych działam i jestem z siebie dumny, bo ja mam do innych rzeczy wspomniany zapał. Naprawdę wiele rzeczy już próbowałem innych i to wszystko nie działało. W przypadku YouTube'a zadziałało i bardzo się z tego cieszę, więc najważniejsze jest to, że, że ja się cieszę z tego, że, że to praży. Tak, tak. Ja, ja mam bardzo podobnie, bo też jak się coś biorę, to szybko odpuszczam, a YouTube... No, tak jak mówię, 8 lat i to bardzo często było jakoś regularne. Nieważne co robiłem, nie? to, to właśnie regularnie cisnąłem i to jest, to jest dziwne, dziwne takie uczucie, bo to jest trochę jak, jak uzależnienie od tego. Tak, czujesz dosłownie na plecach yy, ciarki, czy tam generalnie nóż czujesz, że ci normalnie już dotyka pleców? Jak nie zrobiłeś filmiku przez tydzień albo półtora, jak już dwa tygodnie to już w ogóle czujesz, jakby ktoś za to chodził <laughs> i cię śledził, szybko nagrywaj, <laughs> ludzie czekają. Chyba dwa lata miałem taką, nie, chyba rok czasu miałem taką regularność, że co, co niedzielę wrzucałem, a potem sobie zrobiłem w miesiąc y, styczeń wolny w tamtym roku. To ja dosłownie tak w połowie miesiąca już czułem kurde, zrobiłem to sobie, żeby trochę odpocząć od tego Naruto, bo cały czas Naruto, Naruto i Później miałem takie, Jezu, już bym coś nagrał, już chcę zobaczyć, coś niech, niech, niech ludzie zareagują i w ogóle, nie? cokolwiek robić. I rzeczywiście coś tam robiłem, ale nie publikowałem. A nie wiem, czy też tak masz, że jak zrobisz filmik, to chcesz go od razu opublikować. Tak, od razu. Ja się bardzo zmęczę z tym, jak muszę na drugi dzień na przykład opublikować. Bo już na przykład za późno jest. Ja jest już powiedzmy 19 i stwierdzam no nie no dzisiaj jak wrzucę to już, to już za późno trochę jest. No, ale bym wrzucił i tak mnie korci, ale nie no dobra, puszczę już na jutro i, i później przez cały ten dzień mówię Jezus, kiedy ta premiera jest tak. Muszę przyznać, że jestem trochę uzależniony od tego, żeby jednak na tego i to też wrzucać, ale to chyba dobrze. No ja dosłownie y, słyszałem takie same słowa od PewDiePie'a, bo tam czasami go oglądam i on też mówi, że to jest taki już, już dosłownie uzależniony, uzależnienie i ciężko odejść od tego YouTube'a, ale to jest właśnie takie... O jezu, nie wiem czy to tak, jak nie mówią też alkoholicy, że to jest po prostu pozytywne takie uzależnienie, bo jednak. <grym> mam nadzieję, że nie, I... mówię, że alkoholicy je... tego nie mówią. No, no, wiesz, ale, ale jednak to jest jakieś, jakaś forma uzależnienia, no tylko chyba. No, wszystko zależy, jak, jak to traktujesz, nie? Ja tu mam, mam tutaj na myśli, że to jest uzależnienie, chce się robić, siedzi się nawet nawet 8 godzin dziennie, czy ileś, ale to nie pochada w taką skrajną, że nie wiem, zawalam wszystko, żeby robić YouTube, nie? To, 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 to nie, nie, nie na takiej zasadzie. Nie no, oczywiście, to wiadomo, ja też dlatego teraz trochę mniej rzucę, no bo już mam rodzinę co prawda na razie dwuosobową, ale jak będzie już trzyosobowa, to już w ogóle będzie ciężko, no ale będę starał się i tak gdzieś tam w kącie siąść i nagrywać po cichu czy coś, czy iść do rodziców, uciec, nagrać coś do piwnicy, czy gdzieś. <laughs> będę kombinować, na pewno. A jeszcze wracając do tego twojego kanału, to nie wiem jakie tam wyświetlenia generujesz, ale. Bardzo, bardzo w sumie rzadko wrzucasz. No Osoby też nie mają zbytnio takiego znaczenia, ale ci powiem, że ja, ja nagrywałem te wywiady i patrząc na kanały różnych osób, zobaczyłem, że właśnie takie recenzje czy same mm, polecajki, one tak średnio się oglądają. E, ostatnio, nie? M mam takie wrażenie. Wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę. Ja nie, to, nie nie to prawda. Tak wielu... yy, dużo no. mocniej teraz klikają się filmy, które mówią o jakiejś teorii w anime, o jakiejś technice, o jakimś czymś po prostu w popularnym anime. Skupiają się po prostu na jakimś yy, nie wiem, rozłożeniu na czynniki pierwsze, powiedzmy, utrzymać. Dokładnie, ocika, albo właśnie... jakiś z czegoś. No, to faktycznie. Ja, ja też, te, też to po, po, po poruszałem z innymi, że y, nawet nie musi być to jakoś bardzo. Znaczy, nie, no, musi być popularne, jakkolwiek anime, ale właśnie y, rozkładanie czegoś na, na czynniki pierwsze, tłumaczenie, jak coś działa, bo nie wszystko jest super wyjaśnione, a trzeba wszystko zebrać do kupy, nie? I y, y, to, to się bardzo fajnie ogląda. Y, no, przykładem jest właśnie mm, Animko, który robi jakiś. Bestialskie wyświetlenia teraz, chyba najlepsze na YouTube, nie? Więc yy, jakbyś poszedł w tą stronę, jak ci się chce, bo ale to też zależy, jak ty działasz, jak ty robisz na tym YouTube, to tutaj też można znaleźć jakieś wiesz, po, pole do manewru, albo się jakoś spiąć, yy, żeby robić to jakkolwiek systematycznie i może wyjdziesz, że rzeczywiście będziesz yy, mógł z tego jakoś zarabiać, nie? Znaczy ja mam problem taki, że nie jestem anal analitykiem, ja generalnie jak obejrzę anime, to no nie skupiam się aż tak na nim, no chyba że jest jakieś naprawdę hitowe, ale nigdy się tak jakoś <coughs> mega mocno nie wciągam w ten uniwersum, więc mi ciężko by było, po prostu to musiałbym jednak się do tego przyłożyć, poświęcić więcej czasu. Ja po prostu lubię opowiedzieć o tym, co obejrzałem i jakie są moje refleksje na temat tego anime, no taki jestem po prostu. Jeszcze te topki, to się jakoś w miarę klikają, ale faktycznie jak są takie suche recenzje jakiegoś konkretnego tytułu, no to to już tych wyświetleń tak dużo nie ma, zauważyłem w dzisiejszych czasach. Zresztą dawniej też tak było, ja, jak robiłem recenzje y, konkretnych tytułów, to one też się najlepiej nie klikały. Zależało to oczywiście też od produkcji, aczkolwiek no... no było to średnio klikalne. Teraz, jak te newsy wrzucam, one są, one mają dobre i złe strony. Do, dobre są strony takie, że też się klikają, bo ludzie chcą się dowiedzieć, co się tam w branży dzieje. Minus jest taki, że te filmiki się bardzo szybko starzeją i nikt już nie wejdzie w filmik, który opowiada o newsach sprzed roku, no bo, no bo to wszystko pewnie już się już wydarzyło, dlatego one szybko ostygają i stagnację przechodzą, po prostu nikt już nie klika, no bo jest stary. A wiesz, jak są takie teorie i masz wypchany kanał tymi teoriami, to ludzie nawet wrócą po pięciu latach, bo ktoś dopiero teraz włączy sobie Kimetsu no Yaiba, dopiero teraz się wciągnie w, to, w ten lore cały i będzie chciał się dowiedzieć, dlaczego Tanjiro ma takie kolczyki, czy dlaczego ma takie techniki, nie? Więc te filmiki się nie zestarzeją i to jest faktycznie dobre, no ale no nie jestem analitykiem, musiałbym musiałbym się trochę zwiedzić i trochę poświęcić więcej czasu Aczkolwiek lubię felietony robić, jakieś takie no, przemyślenia na temat ogólnie jakichś tam schematów, w nie mam no to spoko. Może w ten sposób zadziałać, ale to też będzie już film raczej dla osób, które są mocno zaznajomione z anime, no bo to trzeba już trochę tych anime obejrzeć, żeby posłuchać mnie i albo się zgodzić, albo nie zgodzić ze mną, bo jak ktoś dopiero obejrzał pięć seriali, no i wejdzie sobie w taki felieton, który tam bardzo się skupia na na przykład na gatunku mecha i opowiada o mecha, a on nie obejrza żadnego mecha, no to dla niego ten filmik będzie bezużyteczny, <grym> chyba, że ewentualnie będzie chciał się dowiedzieć coś na temat produkcji dobrych o mecha i tak dalej, no to to jest do przemyślenia, aczkolwiek to już wymaga dużo więcej czasu. Ja nie ukrywam, że robię newsy, dlatego że no, nie potrzebasz tak dużo czasu na newsach. Odpalasz sobie newsy, robisz sobie z tego tekściki, bierzesz trailery, trochę je tniesz, żeby ci prawa autorskie nie popsuło wyświetleń, w sensie w ogóle filmiku, no i tyle. No i to jest to, na co mam czas tak naprawdę, na chwilę obecną. Zmieniłoby się to, gdybym faktycznie przeszedł na tryb e, pełnego etatu na YouTubie. No, mhm. raz, no znaczy, co do tej analityczności, ja też takim nie jestem i, i miałem z tym nie, problem. No Jaki jesteś? Ale... Masz kanał o Naruto. Yy, masz kanał, gdzie gadasz o Naruto i opowiedziałeś już o wielu rzeczach z Naruto. Ja się boję, że Tobie się kiedyś wyczerpią tematy. Ja jeszcze mam tam z 50-60 tematów <laughs> na niedzielne odcinki, także spokojnie, ale yy, chodzi mi bardziej o to, że do czego dążę. Ja też nie, nie zawsze to robiłem, nie? Ja na początku robiłem tylko ciekawostki i, i, i robiłem na podobnej zasadzie jak ty, czyli po prostu odpalałem strony, szukałem ciekawostek, przetłumaczałem je na polski, nie wiem, źle ja chyba użyłem słowa, yy, potem, potem jakkolwiek tam obrazki wrzuciłem, ale Yy, właśnie jak cokolwiek mówiłem, yy, a potem ludzie mi wypominali, to mówię, kurde, ja tego nie pamiętam, tego nie pamiętam, bo oglądałem to jakby na rasę dużo yy, Naruto. W pewnym momencie, jak zacząłem oglądać, to oglądałem po 20 odcinków dziennie. No i chcąc, nie chcąc, część wiedzy ci wypadnie, mówię, no chociaż dla siebie zrobię ten filmik, nie? Ale rzucę też dla ludzi. I właśnie, żeby samemu się nauczyć, żeby ludzie mi nie wypominali, ja zacząłem to robić. I wrzucałem. I w ten sposób działam dla siebie dobrze, bo, bo jakby więcej sobie rzeczy przypominam i też sam się bardzo często zaskakuję, robiąc, nie wiem, nawet głupie ciekawostki czy rzeczy, że kurde, to mi umknęło, to mi umknęło, gdzie to było, i to się okazuje, jako, że wiesz, jakoś, jakaś rzecz się pojawiła na 10 klatek w anime, a jest jakby istotna, ale o tym się nie mówi, bo prawie nikt tego nie zauważył i ja bardzo podobnie działam, jak ty mówisz z tymi newsami, ja odpalam najczęściej sobie stronę wiki narutopedii i po prostu czytam wszystko, później yy, jakby biorę y, swój tekst z tego piszę i jeszcze dodatkowo jak coś mi nie pasuje coś mówię hmm, tutaj niekoniecznie chyba to jest prawdą to jeszcze obejrzę odcinek i sobie coś dopiszę i dodam jeszcze od siebie coś i na takiej zasadzie to wygląda y, więc tutaj też można się tym popisać tylko właśnie albo musiałbyś robić nie wiem właśnie z popularnych anime albo skupić się na jednym konkretnym i też jeszcze wracając do tego co mówisz że klikalność wsteczna że tak powiem w odcinki to ja z Nekonem miałem takie rozmowy, bo w pewnym momencie tam na, na YouTube już kiepsko było u mnie, jeżeli chodzi o zarobki i, i, i okazywało się, że na przykład Nekon zarabia więcej. I, i doszliśmy do wniosku, że on, je, je, dla jego 80% zarobków to jest z nowych filmików, a u mnie 75% jest ze starych filmików. Ja mam właśnie taką klikalność wsteczną, gdzie ja tylko podtrzymuję poprzednie filmiki, a nie zarabiam jakoś mocno na tych nowych. I i to jest dziwne. Nie wiem czemu tak jest. A może dlatego, że kanał jest stary już. I tyle miałem do powiedzenia. No nie, to u mnie to, to jest zdecydowanie tylko nowe filmy. Mhm. To znaczy, Te starsze. No właśnie, w małym właśnie stopniu tutaj, zarabiają. Właśnie, jakby recenzje, nie? Czy, 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 to to może się bardzo przedawnić już, nie? A. a... A ja mam bardzo dużo filmików, które możesz obejrzeć kiedy, kiedykolwiek, nieważne na jakim etapie anime jesteś, no chyba, że chcesz sobie spoilerować, nie? I, i to, jest, to jest, myślę, dobre. Teorie też, myślę, że klikną się zawsze. Tak, no jeszcze właśnie jest spory problem u mnie jest właśnie też z pamięcią, bo ja, owszem, na świeżo, jak jestem za anime, to spoko, ale za kilka miesięcy ja bardzo dużo istotnych rzeczy, może, może nie istotnych, ale tych mniej istotnych zapominam. Albo zapominam, gdzieś mi umknął, albo sobie przypominam dopiero jak ktoś mi o tym powie, albo gdzieś coś wyczytam, obejrzę. O, faktycznie to było. Teraz z żoną oglądam Jujutsu Kaisen, bo ją namówiłem i i też kurde, no ile ten anime ma z rok, rok i ja już sporo zapomniałem. Są tego plusy i minusy, tak ci powiem. Ja na przykład oglądam drugi raz z narzeczoną, znaczy ona pierwszy raz ja oglądam drugi raz Black Mirror i e, Widzę po prostu, w wiem mniej więcej o co chodziło w tych odcinkach, nie pamiętam często jak się skończyły, czy co się tam działo, ale mniej więcej wiem i to jest, e, ja kiedyś miałem coś taki problem, że mnie nigdy w życiu nie będę oglądał dwa razy tych samych rzeczy, po co, to jest marnotrawstwo czasu, a okazuje się, że bardzo często to jest właśnie ciekawe, ciekawie zrobione, że jak już masz jakąś wiedzę i oglądasz, to jest dużo smaczków i to jest no, bardzo to spoko. Prawda. I nie, nie potrzebujesz wszystkiego, a wystarczy ci zarys, żeby wiedzieć różne rzeczy, nie? Tak, ja tak miałem z Gromotron Za pierwszym razem jak obejrzałem, tam do piątego sezonu chyba wtedy było, ale to spoko, nie? A później jak drugi raz oglądałem, to Jezus, ile ja dodatkowych rzeczy wyłapałem. No jest mnóstwo tego. Ja mam tak z Naruto, właśnie z serialami. Yy, mam, yy, Miałem tak z Fight Clubem, gdzie ona oglądała pierwszy. No raz Fight Cluba ja to, to powinno się obejrzeć drugi raz, żeby, wiadomo, zobaczyć tą perspektywę, tak. bez spoilerów. No tam się ale... tyle dzieje, dzieje, dzieje rzeczy po prostu, których. Który masz świadomość i, i zauważasz tak dużo rzeczy, nie będę mówił jakich konkretnie, bo nie chcę spoilerować, jeżeli ktoś tego nie obejrzał, ale bardzo polecam, świetny film po prostu yy, i no, i to jest, to jest ciekawe, jak to jest wszystko zrobione, nie? I, no, i, jasne, i są produkcje, które powinno się obejrzeć właśnie, na przykład w anime jest też dobry przykład Steins Gate. to też jest anime, które no po jakimś czasie powinno się jeszcze raz obejrzeć, bo, bo też masz tą perspektywę, już znasz, co się działo, no bo to jest o nim o cofaniu się w czasie, w ogóle podróżach w, w przeszłość, więc no to wtedy jak oglądasz drugi raz, to ma zupełnie inne znaczenie niektóre, niektóre w ogóle sceny. W ogóle zachowanie głównego bohatera staje się dla ciebie takie, oha, no faktycznie. <laughs> Także polecam Steins Gate sobie obejrzeć jeszcze raz. I jeszcze z gier mogę w taki w takiej perspektywie, nie wiem. Sekiro. I to jest chyba jedyna gra, która nowa gra plus ma bardzo, bardzo dużo sensu, bo tam się okazuje, że na przykład grając drugi raz, grasz trochę jakby pierwszy raz, dowiadując się bardzo wielu rzeczy, a o których nie miałeś pojęcia wcześniej, nie? I to jest, to jest super. No, akurat w Sekiro nie grałem, no ale słyszałem, ale, ja że dobra gierka, tylko dla mnie za trudna chyba. Yy, powiem tak, yy, fabularnie jest wyśmienita, yy, wizualnie również. Yy, jeżeli chodzi o trudność, to rzeczywiście jest trudna, ale to nie jest trudna na zasadzie, jest tak trudna, że się wkurwiam, że rzucę ją, chyba że tak bardzo się denerwujesz, ale ja nigdy nie sięgałem po gry sousowe, bo właśnie m, miałem takie wrażenie nie, nie gram po to, żeby się wkurzyć, ale rzeczywiście tam jest tak to zrobione, że. Okej, okay, giniesz 100 razy na tym jednym bosie, ale w końcu go pokonasz i masz taką satysfakcję. No to wiadomo, to e... oczywiste. I, i, I to nie jest takie, że, nie wiem, musisz mieć jakąś inhuman reaction tutaj, wiesz, wszystko idealnie zrobić, bo są pewne myki. Nawet większość bossów da się e, jakoś, wiesz, powiedzmy, schematem pokonać, że wystarczy, że robisz jedną czynność e, i... Jeżeli już naprawdę sobie nie dajesz rady, to możesz, wiesz, odpalić w internecie, jak to zrobić, i prawdopodobnie bardzo prosto to wygrasz tą walkę. Ale dla samej historii naprawdę warto i, i gra jest mega satysfakcjonująca. Ja chciałem przygodę w ogóle z souls likeami zacząć od Elden Ringa. Zobaczymy, może zacznę od najnowszej po prostu. Ale wiem, że Sekiro to zupełnie, może nie zupełnie, ale trochę nagra Fromów i w ogóle to, że oni tam fabułę tak poprowadzili, że wiesz o co chodzi, to jest w ogóle świetne, bo w Soulsach tak. przecież ta fabuła to zawsze była praktycznie niewiadomą. I w Elder Ringu też ponoć znowu jest tak, że chodzisz po tych wszystkich lokacjach, ale nie wiesz po co tam chodzisz tak naprawdę. To znaczy, końca. ja nie interesowałem się nigdy właśnie Soulsami za bardzo, ale yy, ten Elder Ring teraz jest bardzo popularny, a że grance kilo trochę googluję tam i wyskakuje cały czas coś tam oglądałem i wydaje mi się, że jest trochę zbyt łatwy yy, no Co bo masz otwarty świat, jakieś... możesz sobie wiesz, pomijać bossów, przyjść na nich później jak już trochę się wykoksisz, a w solcach jednak miałeś ten korytarzyk i trzeba było przejść bossa, żeby iść dalej no. Mhm, mm no, e, czyli miałam poró porównanie do Sekiro, nie? I tam e, dosłownie jakiś random, już nawet nie boss, możecie sklepać, i to no tak. nawet można powiedzieć bardzo często. A, a co nie odpalę e, jakiegoś live'a z L Elden Ringa czy coś, to patrzę, że nie wiem, gościu włócznią przebija przeciwnika od razu zdycha. Oczywiście powiem da się zrobić to samo w Sekiro, oczywiście, nie? Bo tam jest dużo takich momentów, gdzie od pleców możesz zabić na hita wszystko, ale jakby. On, on się nie starał w ogóle tego zrobić. On po, od, po, od przodu podszedł włócznią identka i to takie e, trochę słabo, mam wrażenie. Mistrzowie off topu. Tak, tak, tak. Właśnie mówię do... kolejne pytanie może. To okej, okay. nie masz jakiegoś celu YouTube'owego oprócz tego, że to jest zabawa, a może masz jakiś życiowy. Tak, oczywiście, podróż do Japonii, klasyka. W moim przypadku. Okej, okay. bo to już mogę usunąć gdzieś tam z końca, czy ktoś jechać do Japonii. <grym> no. Bo to jest faktycznie mój cel i moje marzenie, mojej żony, też ją zaraziłem na całe szczęście, więc razem mamy ten cel i mam nadzieję, że go w końcu kiedyś zrealizujemy. Na razie Japonia jest jeszcze zamknięta chyba dla turystów, ale No i tak trzeba będzie jeszcze poczekać troszkę i może się uda kiedyś. Jak się uda, to na pewno na kanale jakieś filmiki polecą. No myślę, że jak będziesz miał jechać na jakiś czas i... To, to warto nawet jakiś plan sobie zrobić, nie? Że Jasne. Tutaj my chcemy tak jechać właśnie inagram. tak bardziej, nie z biura, tylko sami sobie tą wycieczkę chcemy zorganizować i ewentualnie nocować gdzieś w takich miejscach bardziej no, prywatnych, a nie w hotelach czy jakichś takich, wiesz, prestiżowych miejscach. Mm -hmm. Więc chcemy jak ja, najmniej ja... wydać na, na samą podróż, a najwięcej po prostu, żeby czasu, żeby jak najdłużej być. Kosztem mhm. właśnie tego, że, że komfort sobie po prostu jakiś mniejszy zafundujemy. Ja nigdy nie byłem fanem, na przykład, robienia sobie zdjęć czy czemu, czemukolwiek, ale to rzeczywiście ma. To jest znowu mój plus i uzależnienie od YouTuba, że lubię dużo rzeczy pokazywać na samym YouTubie, a, a prywatnie dla siebie nie zrobię zdjęcia, na przykład. Nie? Ale, na to, ale... Y, y, to jest taki plus, bo później możesz. Ja nie wracam do starych filmików zazwyczaj, ale zawsze masz taką możliwość, jak już to wrzucisz, nie? Więc to jest, to jest na pewno super. E, no, no i tyle, nie mam więcej tutaj przemyśleń. Ja też nie. Dobra. E, czy uważasz, że twoje życie ma sens, coś wnosisz do świata, czy raczej jesteś szarym człowieczkiem, co co tam nic nie znaczy? E, w, ale tutaj w życiu youtuberowym, czy w prywatnym? prywatnym raczej, no. Ja, raczej nic nie wnoszę, bo jestem po prostu pracownikiem magazynu części zamiennych. Owszem, pomagam tam w pracy, jestem dosyć pomocną osobą, bo, bo jednak wydawanie je części dla mechaników i tak dalej, no to to jest jakieś, jakaś pomoc, aczkolwiek no wydaje mi się, że w społeczeństwie jestem tam gdzieś po prostu niżej, znaczy niżej, ukryty bardziej, niewywyższający się. Natomiast to no tutaj na YouTubie mam, mam, mam nadzieję, że jestem pomocny i że, że w miarę tam dobrze się mnie ogląda. To prywatne, prywatne, ale YouTube to jakby. No, mo, ja, moim zdaniem można to powiedzieć tak, jest YouTube albo prywatne, czyli prywatny plus YouTube, bo jednak to też jest wiesz, coś twojego i coś też tam robisz, także nie tylko z sobą pracą człowiek żyje w tym wypadku. Więc tutaj tutaj jakby... Jakbym miał określić, no to okej, okay, jesteś w pracy, robisz na etacie coś tam, ale plus YouTube to też jakby twoja część już, nie? Także. No, no, to można podsumować się tak, że jestem dumny z swojego kanału, choć mam świadomość, że jest już trochę przestarzały i trochę średnio się rozwijam, aczkolwiek po prostu lubię w tym systemie to robić tak, jak to teraz robię i mam nadzieję, że, że, że po prostu ludziom się to cały czas podoba, że nie nudzą się tym kanałem. Mhm, dobra, a, a czy może jakoś boli Cię to, że, że y, robisz to tyle lat, a są kanały głównie młodsze, y, mam tu na myśli, nie wiem, Verfi, Wody, Wosiek, y, czy nawet trochę ja, który, który też y, jednak mniej od Ciebie nagrywa, powiedzmy na YouTube, a ma tych subów powiedzmy więcej, czy, czy, czy to jest. Czy utorowałeś nam jakoś drogę, czy jednak uważasz, że trochę to niesprawiedliwe? Nie, absolutnie ja nie mam żadnego. Ja u siebie zazdrości, bardzo rzadko jestem zazdrosny w ogóle w życiu, więc to jest emocja prawie wycięta ze mnie, więc totalnie nie ja się cieszę, że, że się po prostu scena rozwija. Ja zawsze staram się pomagać. Jak zaczynałem na YouTubie, to też starałem się re reklamować te kanały mniejsze. Które, niektóre po prostu dalej się rozwijały, niektóre się zamykały, bo nie miały jednak no, zapału, więc ja zawsze jak, jak najbardziej mogę pomóc, jak ktoś mi pisze na mailu, żeby jakąś reklamę jeszcze czy coś, to, to staram się zawsze pomóc. Nie, nie zawsze mam czas, ale jak tylko mogę, to, to jak najbardziej pomagam widzom, którzy też próbują robić na YouTubie content. Ja tutaj tego pytania nie zawarłem, ale tak prywatnie y, zapytam, w sensie prywatnie, publicznie dość, ale y, co do tego pomagania, to ja też tak robiłem i znaczy, u mnie to wyszło tak, że w końcu przestałem to robić i zacząłem bardzo dużo odmawiać. Z racji tego, że nie wiem, czy też tak masz, ktoś do ciebie pisze, siema, na, nagrasz krosa nagrywasz i to jest koniec kontaktu, na przykład, to jest jeden przypadek. Albo druga rzecz, że. To też ma trochę konsekwencji w przyszłości, jeżeli reklamujesz jakieś rzeczy, i powiedzmy, mówisz, jakby była jakaś marka, która chciałaby cię jakkolwiek sponsorować, no to zobaczysz, że hej, ty z tym i tym, jakby współpracowałeś, a on jest jakiś taki inny, nie, w sensie, nie pasuje on nam i to jest już średnie. No to może wszystko mieć konsekwencje i też bardzo dużo osób do mnie pisze, nie wiem, siela, zrobisz reklamę Discorda i. Jak najbardziej, fajne by to było, ale znowu, to jest coś trochę takiego, że ty się pod tym podpisujesz, nie? Ty polecasz, nie wiem jak bardzo to weryfikujesz, ale domyślam się, że z braku czasu nie jakoś bardzo. I, i moim zdaniem to jest spoko, ale z drugiej strony m, trzeba się trochę nauczyć, żeby tego nie robić. I, i tu będziesz miał oczywiście minusa, bo jak odmówisz, to zaraz jesteś najgorszy, ale no ja już bardzo... Stronie od takiego. Yy, no jednostronnego pomagania, gdzie ty pomożesz fajnie, ale dosłownie. Nie mówię finansowo nic z tego nie masz, ale to, to jest dosłownie, hej, pomożesz, ty pomagasz i to jest koniec kontaktu. Nie wiem, czy się czy z czymś takim spotykałeś. Tak, miałem taki raz przypadek, że zareklamowałem Discorda kanał, który był. no Taki trochę okazał się kontrowersyjnym. I od tego momentu też staram się chociaż troszkę zweryfikować to, co robię. Aczkolwiek z Discordem akurat ostatnio nikt się tam nie, nie zgłasza. Zgłaszają się inne projekty. Miałem też bardzo, bardzo długą współpracę z pewnym portalem, który też, no, sławę miał średnią, szczególnie pod koniec. I, no, no, zdarzają się oczywiście takie przypadki jak najbardziej. Mówię tutaj bardziej o crossach, nie? Albo właśnie <laughs> wspólne filmiki, albo po prostu jeden filmik on i drugi filmik ja. Na kanał. To się zdarzało wcześniej częściej, bo miałem na to czas, teraz tego czasu jest trochę mniej, więc czasami po prostu też zdarza się, że napiszę w mailu, że no sorry, chwilowo nie mam czasu, odezwij się za miesiąc, dwa, może wtedy będzie ok. To też się teraz zdarza, ale staram się, no te krosy, bo ja lubię bardziej właśnie w taki sposób działać, żeby faktycznie z jednej i z drugiej strony była jakaś korzyść. Zawsze ten, no, nawet jak ten kanał będzie miał te 500 subskrypcji, no to może z tych 10-15 osób nie znało jeszcze spycha i chętnie zobaczy. A to dla mnie też sporo, bo, bo jednak, jak się ma tych subskrypcji w tygodniu maksymalnie tam 50, 100 czasami, jak jest dobry miesiąc, przyrostu, no to te 15 robi różnicę dużą, więc, więc też miło, że, że coraz więcej osób wtedy ten kanał kojarzy. Mhm. Ja, ja nawet nie miałem takich że bardzo myślę przeżyć, typu coś się okazało kontrowersyjne czy coś, i tej osobie, której pomogłem, ale no właśnie w sumie. Jak ktoś sobie przeanalizuje moje krosy, jakiekolwiek, to dosłownie nie wiem, 90% z nich to było na zasadzie: po nagraniu już nigdy więcej nie rozmawiamy, albo ten kontakt jest taki, nie, bo. Chyba też bardzo często te osoby myślą, że to jest na zasadzie, ok, nagrasz filmik z większym youtuberem, on ma jakieś tam subskrypcje, to dostaniesz boosta jakiegoś, a ja zauważyłem, że u mnie to tak nie jest, nie? W sensie mam wiele filmików y, gdzieś tam z krosami i z ludźmi. Gdzie oni wcale jakoś bardzo, bardzo dużo nie zyskali. Nie wiem, tysiące czy jakieś subskrypcji, ale y, zawsze odnotowały: O, tutaj mam 100 więcej subskrypcji w dzień, to jest dużo, ale to nie jest właśnie, wiesz, zaraz tysiące. Y, I. No z racji też braku czasu, ale, ale też większość dosłownie odmawiam. A wiem, że nawet z jednym portalem niedługo albo już współpracujesz. Ja też miałem z nim współpracować, ale już nawet bardzo się w to zaangażowałem. Chciałem to robić, aczkolwiek nagle się okazało, że. Kurde, to jest kolejna rzecz, którą sobie dorzucam A ja już nie mam czasu na aktualne I, i musiałem chłopakom odmówić No myślałem się, że są źli na mnie za to Ale no nie, nic nie poradzę Bar Bardzo chciałem się zaangażować Ale no, czas z gumy nie jest, nie? Dokładnie, dokładnie tak Chyba wiem, o który ci portal nawet chodzi mm. To w końcu w coś końcu nagrałeś? Bo widziałem tylko jakąś tam wypowiedź Że miałeś nagrać, ale nie nagrałeś Nie, ja też nie na razie co do krosów, takich co osób, który, z którymi często robię, znaczy teraz może rzadziej, może trzeba właśnie wrócić do tego, to bardzo często z Kanisem, z Mugim pamiętam, że z nimi to najczęściej robiłem krosy. Jeszcze dawniej z Kugardem, jak mu się chciało nagrywać, to też często teraz robimy podcasty razem wspólnie, jedynie. Um, także no, są osoby, z którymi, wiesz, trzymam kontakt, cały czas te krosy się robi. A z nimi, tak z tymi dwoma szczególnie, no to tak najczęściej pamiętam, że, że najczęściej byli moimi gośćmi. Mm -hmm. to, to jest spoko, no, no ja też z wieloma osobami chyba najbardziej, y, halodramy, dramy, dzień dobry, jestem najbardziej zawiedziony nagrywaniem z Wodymem chyba, <grym> to, jest, to jest najciekawsze, co może być bardzo kontrowersyjne, ale y, bardzo dużo osób nie wie, z, zaraz mi wypomni ktoś, że o, znowu się tasuje, że komuś pomogłem, ale y, Wodym, Kiedyś śmieszkował sobie z moich filmików, ale mi się to podobało i lubiłem jego content. Więc on chyba do mnie napisał, że coś nagrajmy. I nagraliśmy kilka odcinków, i wszystko fajnie, pięknie, ale to jest na zasadzie prawie tak samo jak mówiłem przedtem. Tylko, że z wodowiem sytuacja była taka, że, że on. Ze mną nagrywał, gadał, tak długo, jak to mu coś przynosiło, a później nie było praktycznie kontaktu. Co nie napisałem, to były jakieś wymówki: a bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I na tym się skończyło, że nigdy nie mogliśmy się dogadać. Ja piszę ścianę tekstu, on nic nawet nie odczytuje. Chyba, że coś potrzebował, to nagle napisał, już mógł znaleźć kontakt. Więc tutaj jestem chyba najbardziej zawiedziony. No tak bywa niestety, że, że faktycznie może. Tak to jest z człowiekiem, że jakąś barierę jak przekroczy, po prostu no to nie wiem, trochę się zmienia podejście do wszystkiego. Nie wiem tego, mam nadzieję, że się nigdy nie przekonam. Dobra. E... Ha, mówisz o sobie? No, no że, że zawsze będę chciał pomóc czy coś tam. No, generalnie, że nie będę miał problemów z krosami i tak dalej. Tylko, że na. No... Znaczy, no ja mówię, te krosy nie są problemem, ale myślę, że w pewnym momencie może dojść do takich samych wniosków jak ja, że. No, fajnie robić cross z osobami, które jakkolwiek kojarzysz, nie? Nie wiem, z wszystkimi z animadi mógłbym to robić, bo chociaż się z wami popisałem, a nie na zasadzie, jak ktoś do mnie pisze, w ogóle goś nie kojarzy, albo trochę, on pisze, no, część, nagramy coś razem, i ja od razu mam mówić, tak, oczywiście, bo, bo wiele takich kanałów jest, albo hej, zaczynam dopiero na YouTubie, nagrasz coś ze mną. To, to, to od razu pokazuje, po co on pisze, nie? Tylko po to, żeby zdobyć jakieś tam subskrypcje, co jest oczywiście uzasadnione, no ale hej, ja będę poświęcał swój czas, żeby promować kanał, który nie ma żadnego filmiku na kanale. No gratulacje, dobry plan. No niestety, no początki na YouTube są ciężkie, no ciężko się wybić, trzeba kombinować, trzeba się reklamować, trzeba polecać się i tak dalej, no bo inaczej to no, nie zrobisz nie zrobić z tego nic, nie wrzucisz filmiku czekając na, na subskrypcję, bo one się same nie pojawią, jak nie będziesz miał pozycjonowania jakiegokolwiek. Także no, no, trochę ich rozumiem, próbują, kombinują, aczkolwiek, no, tak jak mówisz, faktycznie no, czasami jesteśmy podbierani yy, jako to narzędzie, które pomoże, da boosta i będzie fajnie. Ale faktycznie ja też zauważyłem, że kiedy reklamowałem, może reklamowałem to, to, to mocne słowo, po prostu robiliśmy crossa z jakimś kanałem mniejszym, to też tych boostów nie, bywa, nie było jakoś mocno. Ja czasami też z ciekawości sprawdzałem po jakimś czasie, jak bardzo ten kanał, kanał urósł po mojej współpracy. I też to nie było jakieś mocne liczby, jeżeli chodzi o subskrypcje. No zawsze coś, oczywiście, jak najbardziej, aczkolwiek myślę, że ci autorzy mm, po prostu myśleli, że będzie lepiej, że to będzie większy buzz, i dlatego stwierdził: A, kurde, myślałem, że będzie lepiej. No to trudno. No i już zapominają o tobie. <grytanie> Może to tak działa. Możliwe, ale jeszcze dopytam, bo mówisz, że z tym reklamowaniem się tak dalej. Ja się zawsze sobie tutaj chwalę i szczycę, że nigdy tego nie robiłem, tylko no, trzeba zauważyć, że na pewno wyjście Naruto Online dużo mi pomogło, ale znowu to już nie moja wina, że Naruto Online zapłaciło y, polskim youtuberom, żeby, żeby nagrali po jednym odcinku z tego, a ja dostałem z tego profity. No, no super, y, ale y, czy ty się kiedykolwiek reklamowałeś, gdzieś pomówisz o tym, że trzeba? No, ja, ja osobiście tego nigdy nie robiłem. Tak, tak, ja się reklamowałem na, na wielu portalach, na przykład, nie wiem, czy jeszcze istnieje, Nian, coś tam było o memach ja, z anime, tam miałem współpracę z koleżanką, którą znałem z konwentów i, i po prostu wrzucała czasami jako, jako kolejny mem, jako kolejny obrazek, wrzucała po prostu mój filmik, trochę chamsko było, ale ludzie tam nie przeszkadzało to. Na jakichś Facebookach czy gdzieś, na jednym portalu z, z odcinkami online też, też miałem współpracę, reklamowałem się, więc no, Coś za coś, no trzeba było. No, tak, tak było dawniej, wiesz, jakoś tak po prostu było tak mało kanałów za tak mało osób interesowało się anime, że trzeba było uderzać w te takie strony, które zrzeszały tych ludzi, no bo inaczej ciężko było jakkolwiek się wybijać. Też na, a, na anime animesub.info też na forum pisałem, zawsze jak zapowiedź robiłem, to już ludzie byli przyzwyczajeni, że co kwartał robię nowego posta na forum i wpisuję zapowiedź, linkuję i, i czekali ludzie po prostu na to. Ale już od jakichś pięciu lat tego nie robię. Mam nadzieję, że nikt nie tęskni, że każdy wie, że trzeba wejść na YouTube i zobaczyć po prostu mój kanał, a nie czekać na anime sub Ktoś tutaj F5 klika od 5 lat i czeka, a ten... Przynosiły to jakieś realne wyświetlenia, czy, czy nie patrzyłeś na to w ogóle? Chyba przynosiły, no jednak, jednak trochę się kanał wtedy wybił, znaczy dawniej 5-10 tysięcy subskrypcji to już było coś, to już było wow, tak po prostu było nas mało, że, że... No ja miałem te 5-10 tysięcy, jak miałem, no to już, już byłem zadowolony mega, teraz widzę, że no już tak wypadałoby mieć 50, żeby, żeby być takim kanałem rozpoznawalnym, no ale cóż zrobisz, no po prostu, teraz już, mi się, teraz już mi się nie chce reklamować, teraz już wiem po prostu, że jak ktoś znajdzie mnie, no to fajnie, no już te rekomendacje jakoś chyba działają, mam nadzieję, że nowym widzom czasami YouTube wyświetli mój filmik, kurczę, no już jednak trochę człowiek pracował nad tym, żeby ta marka jakoś tam wyglądała i no liczę na to, że, że patrząc po statystyka jest sporo osób, które mnie nie subskrybuje, a ogląda na przykład zapowiedzi często tak jest, że ludzie po prostu wiedzą, że o, w tym okresie e, chyba będzie zapowiedź, no to wpisują sobie w wyszukiwarkę zapowiedź sezonu i cyk, pojawia się, faktycznie jest, oglądają i, i idą sobie dalej tam na YouTube'a, oglądają coś innego, ale subskrypcję nie nacisną, nie no, bo <laughs> nie wiedzą po prostu, że jest ten okres, że, że z pychu, czy tam jakiś gość, nawet nie wiedzą, że to ja, wrzuca tą zapowiedź, oglądają sobie i, i, i kontynuują swoje życie po prostu, a nie klikną subskrypcja. No, no, no to na pewno tak też działa, bo jednak jak jest 60 tysięcy wyświetleń przy zapowiedzi, było tak wiosna 2021, a ja mam cały czas 39 tysięcy subskrypcji, no to jest spory przestrzał jednak tych, co subskrybują, a ci, co nie. Więc widocznie algorytmy działają, ale to wciąż za mało, żeby człowiek jednak to go badał. No ja też wiem, że się mało staram. W ogóle nie zachęcam do subowania za bardzo, też nie lubię tego. Po prostu. Jak mam powiedzieć, że dajcie łapkę w górę albo zasubskrybujcie, to gardło mnie boli przez chwilę. To znaczy, i bardzo to rozumiem też bardzo często miałem rozkminę robić to czy nie robić, bo wiem, że to działa. Mam tą świadomość. Nie mówię chyba, jeżeli, ja chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że chyba nigdy nie powiedziałem tam zasubskrybuj gdzieś na początku filmiku, czy coś. Na pewno w pewnym momencie robiłem jakieś dymki, że one się pojawiały na ekranie, ale później już mi się nawet ich dodawać nie chciało, bo i tak nie sprawdzałem, czy to ma jakieś przełożenie, czy nie. Yy, na końcu filmików mówię yy, daj łapkę w górę polajkuj ten filmik i daj kciuka coś takiego, w sensie, że to wszystko chodzi o lajka ale to jest bardzo tak przyśmiewczo zrobione, więc yy, i tak większość nie dotrwa do tego momentu, nie? Yy. I do czego dążę? Aha, że suby tak naprawdę teraz nie znaczą zbyt dużo, nie? Bo jednak, patrząc na to, co się liczy, to są wyświetlenia. No i zobacz na tego Animko, który robi filmiki po 100 tysięcy wyświetleń, a on, jak nagrywałem, z nim miał chyba 10 koła subów. I on ma 10 koła subów, a robi wyświetlenia po 20 koła minimum. A ja mam 50 koła subów i robię po 10, 20, nie? Więc. Te suby nic nie znaczą, tym bardziej, że jesteśmy tak długim kanałem, bo czym dalej w las, to zobacz ile osób zdążyło odejść, nie? Zostawić suba, zostawić martwy, tak, no, martwego martwę, suba, czy, czy, czy już nawet ich. zapomnieć hasła. Więc tak to wygląda. A co do tych polecajek, to yy, ja tam nigdy w statystykach za bardzo nie siedziałem, ale jak wchodzę na y, panel, to tam są trzy statystyki. Wyświetlenia, czas oglądania i... Procent kliknięć w miniaturę. I tak się za, zainteresowałem trochę tymi kliknięciami, bo patrzę, że tutaj jest jakieś, nie wiem, 10, tutaj 15, tutaj nie wiem, 20, to jest bardzo dużo, yy, mam wrażenie, ale patrzę, że małe te wyświetlenia, więc mówię, hej, skoro ten filmik ma 20% klikalności, wisi na kanale dzień, ale ma 5000 wyświetleń, no to coś jest niehalo, czyli nie poleca. I tak. Troszkę sobie poglądam te moje klikalne filmiki i co się okazuje, że winą y, małych wyświetleń jesteśmy my. Czyli y, anime youtuberzy, ponieważ większość, nie, nie większość, przepraszam, w wielu przypadkach duża część wyświetleń pochodziła dosłownie z innych kanałów. Czyli jak oglądałeś, to po prawej stronie, i to są, wiesz, tam małe liczby, typu y, 100 wyświetleń z tego filmiku, 20, ale tych filmików jest mnóstwo, i to się okazywało, że ja na przykład miałem na jakiś filmiku. 30 tysięcy wyświetleń, z czego gdzieś tam 60% było z wyszukiwarki, z strony głównej, subskrypcji, a 30 tam 5% było z innych filmików i niekoniecznie Naruto, nie? Czyli właśnie od Animko miałem trochę od Nekona, trochę jakichś w ogóle kanałów, których nie kojarzyłem. Czyli tak naprawdę, jakby było dużo regularnych kanałów, to wszyscy byśmy zyskiwali, mam wrażenie. No, chyba że to. Nagle się okazałoby, że, że za dużo tego jest i ludzie nie oglądają, ale w tym momencie to bardzo dużo działa, jeżeli ktoś rzuci w tym samym momencie powiedzmy filmik nie. No czyli konsensus jest taki, że trzeba wspierać scenę. Jak najwięcej youtuberów niech nagrywa, mi to, mi to oczywiście jak najbardziej będzie pasować z tego względu, że, że fajnie jest jednak widzieć, że w Polsce to anime się rozwija, a nie że stoi w miejscu. Bo no już trochę oglądam te anime 15 lat, więc. No, jest duża różnica naprawdę dawniej, a dziś, dziś już naprawdę podejdę do młodego człowieka i zapytam go, czy, czy ogląda anime, to na 50, może 60% powie, że tak. Mm -hmm. To znaczy ja kiedyś myślałem, że czym więcej anime youtuberów, czy Naruto youtuberów, tym gorzej, bo kradną mi... Widzów czy też to, to w ogóle tak nie działa. W sensie no, chyba i tak nie. jesteśmy podzieleni, więc tutaj chyba działa jako plus, wcale to nie jest konkurencja. No pewnie w pewnym momencie to mogłoby się zmienić, jakby było dużo, dużo dużych kanałów, to, to wtedy może i by była konkurencja, ale w tym momencie tak to nie wygląda. Aha, bo w sumie to kiedyś tam pytałem w poprzednim pytaniu, ale nie, nie do końca chyba odpowiedziałeś, czy, czy uważasz, że trochę nam utorowałeś tą drogę, nagrywając jako jeden z pierwszych. Mam nadzieję. Na przykład, bardzo mnie, jakby to powiedzieć, bardzo mnie serduszko cie, cieszy, ciepło mi na serduszku jest, kiedy słyszę, że Kanis jest osobą, która zainspirowała się mną. Także super, naprawdę. I mam nadzieję, że jeszcze jest tak, pa, takich parę osób, więc wydaje mi się, że, że tak, że, że utorowałem troszeczkę i, i dzięki mnie może poniekąd też inni po prostu stwierdzili, że chcą. I, jeżeli tak by było, to, to super, happy jestem jak najbardziej mało skromny, ale, ale szczęśliwy, bo, bo faktycznie fajnie. Nie powiedziałbym, czy to jest, nie wiem, jakoś złe, że cieszysz się z tego, czy coś, bo nie skromny. Polska mentalność, czyli musi być skromny i sieść w końcu trochę. Czasami tak to wygląda, ale w tym momencie ja myślę, że... To jest... Na pewno utorowałeś, i to już nie tylko że ktoś się zainspirował, że coś zrobił. Pewnie też kilka osób uznało, że ja zrobię to lepiej niż on. Pewnie u mnie tak samo było. Ale też kwestia jakby samych wyświetleń tego, że jakkolwiek mogę się rozwinąć, to też właśnie przez te polecajki, chociażby nie? Myślę, że tutaj jest duży wkład w tym. Twój czy, czy nawet mój, jeżeli wiesz, ja nagrywałem przez lata i byłem sam, jeżeli chodzi o bycie Naruto-tuberem, że tak powiem, a nagle, nie wiem, powstał Nekon czy Werfi i oni bardzo szybko się rozwinęli i znowu, to też nie jest jakoś skromne, ale jestem wręcz przekonany, że jakby zaczęli a mniebie nie było, to mieliby dużo trudniej, nie? Bo zawsze mieli mm, to możliwość, że y, mój filmik polecił ich filmik. Nie dowiemy się prawdopodobnie tego, ale, ale myślę, że tutaj też jest duży wkład i by mieli znacznie ciężej, jakby musieli zaczynać od zera, nie? No, także mam nadzieję, cieszę się, że jeżeli pomogłem komuś, yy, zainspirowałem kogoś do tworzenia, to, to, to fajnie, to fajnie. Okej, okay. a jak wygląda Twój proces robienia filmików? Co najbardziej lubisz, czego nienawidzisz? Mądrzec, scenariusz, nagrywanie? Jak to tam? Nienawidzę scenariusze. Mam teraz problem z robieniem Topki 2022, gdyż po prostu jak myślę o tym, że mam to wszystko rozpisać, to to. to... Nie wiem, dlaczego tak jest. Lubię się dzielić opinią, ale lubię już po prostu jak to wszystko jest na świeżo, a jak się robi topkę, no to już jednak niektóre seriale jakiś czas temu wyszły, no i trzeba teraz wracać umysłem do tego, co tam było i, i tworzyć z tego tekst, więc fajnie się robi topki sezonowe, bo jesteś na świeżo, na bieżąco, natomiast już roczne troszkę gorzej w moim przypadku, tak jak mówiłem zresztą, że z tą pamięcią też różnie bywa. Znaczy emocji po serialu nigdy nie zapominam. Wiem, że tutaj się świetnie dowiłem, bo to, bo tamto, ale no już konkret z konkretami jest gorzej, więc z tymi stopkami nie jest aż tak trudno, po prostu ja mam jakiś problem z pisaniem tekstu os ostatnio, yy, więc dużo bardziej lubię montaż zdecydowanie. No, nagrywanie też nie jest złe, bo lubię sobie tam pogadać do mikrofonu, ale najbardziej lubię montaż zdecydowanie. Mimo, że nie jest on jakiś szałowy w moim wykonaniu, to, to, to jest ten etap, kiedy już po prostu siedzę i z wielką chęcią robię ten film, bo wiem, że, już, że to już jest ten ostatni etap. Mm -hmm. co scenariusza to. Hmm. Bardzo dużo osób zaznacza, nie wiem czy u ciebie, a w sumie to mało nagrywasz, ale yy, i nagrywasz powiedzmy tylko jakościowe rzeczy. Ja nagrywam co mi się chce, i bardzo dużo osób pisze, o kończysz się czy coś. I nie wiem, czy też się spotkałeś z czymś takim? Nie, nie, nie kojarzę, nie przypominam sobie. Mhm a co do scenariusza, czy kiedykolwiek miałeś takie, że o kurde, to teraz nie wiem co napisać, w sensie mówiłeś, że trochę tak masz, było sięgając z pamięcią, ale czy miałeś jakąś taką blokadę, bo mi się chyba nigdy nie zdarzyło, zazwyczaj właśnie scenariusz w moim przypadku akurat to jest, po prostu muszę siąść i napisać i nie mam żadnych problemów, że nie wiem, jakoś się zastanawiam co to napisać czy coś. Nie, nie, z tym to nie mam problemu, po prostu z tą motywacją żeby siąść i napisać ten tekst, to jest najgorsze w moim przypadku rozblokować się po prostu i siąść. Jak już siądę i już zacznę pisać, to bym na pianinie zaczął grać, już, już ta melodia od razu działa, <grych> że tak powiem i już jakąś kompo kompozuje, komponuje jakiś utwór i już, już po prostu nie przestaje, aż nie skończę. Natomiast po prostu z tym, no po prostu... Z tym nastawieniem jest problem mały. Natomiast nie mam żadnego problemu na przykład z newsami, bo, bo wiem, że już jest ten moment, że trzeba te newsy nagrać, ludzie chcą się dowiedzieć, co tam się działo. No to do newsów to siadam i cyg, moment. Znaczy, moment. To nie moment oczywiście, żeby nie było, że ja robię filmik w godzinę, bo, bo proces jest dużo dłuższy, aczkolwiek po prostu, no, robię, już siadam i robię. Od A do Z, tak naprawdę. Ja mam bardzo podobnie z montażem, jak to jest ze scenariuszem, czyli. Y jak najdalej go odkładam i dopiero siadam. Jak wsiądę, to tam montuję, 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 aż mi się nie zniknę. No, chyba że bardzo zły dzień, czy, czy bardzo mi się nie chce, albo nie wiem, czy też tak masz, że czym więcej czasu, bo nie wiem, zaplanujesz sobie, że masz w tym dniu zrobić odcinek, to. Powiedzmy, nie wiem, masz odcinek na niedzielę w moim przypadku, nie? W poniedziałek już masz wszystko nagrane i tak dalej i masz ten tydzień, to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, coś tam może ruszysz leciutko, ale jak już w sobotę ruszysz, to to zrobisz do końca, bo mało czasu zostało. No nie, ja siadam i robię od razu, praktycznie zawsze. O. kurde to, to zazdroszczę. W sensie. Bo ty masz też długie filmiki i to tutaj zdążysz w jeden dzień zrobić? Nie no. No w sobie tak, no. Tekst piszę sobie często w pracy, sobie po prostu godzinkę poświęcam, cyk, 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 tam sobie newsy powyszykuję, popiszę sobie tam, co to za anime, kiedy ma premierę, jaka alfabuła fabuła i tak dalej. Potem przychodzę do domu już z prawie gotowym tam tylko do podszlifowania tekstem i już kuję żelazo póki gorące. O cholera, Więc... to, za, to zazdroszczę, bo umie... Mówię, ja mam co filmiki, ale ten proces montażu to, to dosłownie Ja No bo u dwa, ciebie jest to inaczej. Na, wiesz, no newsy to nie jest trudne, naprawdę. To, to montowanie, tak naprawdę, bo każdy trailer trzeba pociąć porządnie, więc najwięcej schodzi, tak naprawdę, przy montowaniu mm, newsów. Pisanie newsów nie jest długie, bo to masz 9-10 newsów, powiedzmy na, na tydzień, dwa. Czasami trzeba się trochę bardziej rozpisać, bo masz jakąś refleksję, ale jak nie masz refleksji, po prostu opowiadasz, to ma premierę, tego, takie studio i tak dalej, to to szybko idzie, no, bo tu nie ma o czym więcej gadać. Twórcy nie dali ci więcej informacji, po prostu powiedzieli, że zapowiedzieli na podstawie light novel anime, które wykona studio takie. I mówisz o fabule i to jest koniec newsa, no bo co tu więcej gadać, no chyba, że czytałeś albo, no, czytałeś manga, albo czytałeś light novelkę, no to wtedy możesz coś tam powiedzieć, że o, faktycznie, no to może być dobry tytuł, bo... bo czytałem. Ale ja akurat rzadko czytam, wolę oglądać po prostu, więc tak to w moim przypadku bywa. Dobra. Rozumiem. Obejrzałeś bardzo dużo produkcji, ale może masz jakieś takie jedno ulubione anime, takie jednoznacznie, czy niekoniecznie? Nie, właśnie nie mam. Mam taką topkę 10, powiedzmy, żelaznych, tylko teraz też już nie powiem, musiałbym znaleźć gdzieś w czeluściach mojego komputera, jakie to były. Myślę, że bardzo chętnie po raz trzeci wróciłbym, próbuję namówić żonę, ale na razie się nie udaje. Full Metal Alchemist Brotherhood. No, jednak jest to anime, które naprawdę mocno mi siadło i cała historia od początku do końca jest dla mnie po prostu super, świetna. Całe to uniwersum, ale co nie jest moje ulubione nie no, Nie wiem, Monster może też, bo to jest tytuł bardzo mocno kryminalno-psychologiczny i do niego też staram się wracać co parę lat, bo bo to jednak było 72 odcinki, więc może wypaść z pamięci. Więc <laughs> może te dwa niech będą. Monster i Full Metal Alchemist: Brotherhood I to są seriale, które już tyle lat ze mną są i tyle lat nic je nie może za bardzo przebić. Są oczywiście te nowe produkcje tutaj, ale Mam wrażenie, że, że i Full Metal i Monster to są takie anime już nie do pobicia w tej właśnie swojej formie, w, tej, w tym czym one były. Okej, okay, rozumiem. Miałem podpunkt jeszcze, za co je lubisz, ale jak miałbyś mieć, za co lubisz 10 różnych anime, to już. A to nie, to, już to, już nie, to zostawmy nie, to. No. Okej, okay. a czy, czy jest coś, co byś chciał zmienić na YouTubie? Może być to funkcja, jakieś zasady, nie wiem, ograniczenia, cokolwiek. Znaczy, fajnie było na YouTube, gdyby było coś takiego jak telewizja YouTube na przykład i masz po prostu tak jakbyś kanał miał telewizyjny nie? I sobie włączasz kanał o grach, powiedzmy takie trzy kanały o grach, i tam ci lecą jakieś najpopularniejsze, fajne recenzje, jakieś analizy z gier i tak dalej. I to sobie tak leci po prostu jak kanał telewizyjny, nie. I coś takiego mogłoby też być z innymi gatunkami, znaczy z innymi jakimiś tam, że tak powiem, tematami i jednym z nich mogłoby być właśnie anime, nie? No i wtedy po prostu włączasz sobie taki telewizor, leci sobie to wszystko w tle i co jakiś czas pojawia się jakiś nowy, fajny filmik, którego na przykład YouTubera nie znałeś i sobie go cyk, zasubskrybujesz nagle. Taka po prostu telewizja, żeby z tego YouTube'a też była, bo na Netflixie na przykład jest już taka funkcja, że możesz sobie odpalić taką właśnie telewizję Netflix i on ci po prostu dobiera i puszcza, może nie losowo, czy nie wiem, jak to tak do końca działa, bo w sumie to raz przetestowałem jej, ale leciały po prostu losowo odcinki The Office przykładowo, no to też było fajne, więc może taka funkcja byłaby fajna, żeby po prostu była taka 24 na dobę telewizja, która po prostu zrzesza te najfajniejsze filmiki z danego gatunku, znaczy Czy mogę Ci ten, czy mogę ci ten pomysł ukraść? <laughs> no jak najbardziej, się, bo i tak nie go nie, nie, nie zrealizuje. Ale, ale rzeczywiście Ci powiem, że to jest do zrobienia. I no. to nawet znowu, to jest kolejna rzecz, która jest, hmm, nie powiem, że jakoś bardzo opłacalna, ale bardzo fajny pomysł. I tylko nie wiem, czy jest jakiekolwiek zapotrzebowanie w, na anime takie, bo na przykład y, nie widzę jakiegoś większego problemu, znaczy oprócz na razie finansowych, żeby dosłownie nie wiem, ten wszystkie odcinki z animedii, plus y, zrobić z tego live'a 24 na 7, gdzie one by się jakoś tam wyświetlały powiedzmy po kolei, ale jeszcze w momencie, y, w trakcie można by coś tam puszczać y a jeżeli ktoś chciałby, żeby jego filmiki tam trafiały, jakiś konkretny, to też nie widzę problemu. Ja myślę, że to jest do zrobienia kilka jakichś pluginów, i nawet wiesz, pokazuję ci jaki to jest tytuł, jaki kanał. Z odnośnikami może mogłoby być gorzej, ale myślę, że jak najbardziej jest to do zrobienia. Tylko znowu trzeba by pewnie jakiejś osoby, która się na tym dobrze zna, i mogłaby zweryfikować, czy to, co dana osoba mówi jest wiesz, dobre czy niedobre. Fajny no, pomysł. Pomysł fajny, fajny to wiesz, fajny. to można jak najbardziej, tak jak mówisz, zrobić w, w, w kwestii live'a 24 i puszczać to, ale YouTube nie ma takiej funkcji jako, wiesz, jako ekosystem tego YouTube'a. Szkoda, że tego nie ma. Ale jak najbardziej, jeżeli coś, to, to, to Ci oddaję ten, ten pomysł jak najbardziej. To znaczy Ci powiem, że no... To też może być plusem to, że nie ma takiej funkcji, tak jak mówimy, że można coś samemu takiego zrobić, tylko znowu, czy, czy jest, jest jakakolwiek opłacalność w tym, bo no, umówmy się włączyć komputer 24 7, e, puszczać rzeczy. Jakby znaczy to bardziej w kwestii telewizora, wiesz, pracy. chodzi. Bo ja na przykład praktycznie YouTube oglądam tylko na telewizorze, więc to dla osób, które mają telewizor, nie i sobie puszczają tam w tle, lubią sobie, żeby brzdękało coś, to to jest wtedy spoko. Opcja. No dobra, ale to właśnie robisz live'a i też możesz to odpalić, nie? Powiedzmy polskie anime TV, cokolwiek. Yy, do, myślę, że to jest do zrobienia tylko, no znowu, ja bym nawet chętnie to zrobił, bo to jest bardzo łatwe, myślę. Yy, na anime, myślę, nawet by to pasowało trochę. Yy, a bo do, do live'ów y można zrobić tak jakby nawet kilka live'ów można robić na kanale teraz, bo kiedyś takiej możliwości nie było i, i, i po prostu sobie to leci w tle I jeżeli ktoś chce, to ogląda. Yy, no przecież są dosłownie live'y yy, takie jak mówisz, tylko z muzyką, nie? gdzie one są dosłownie 24 7 i już nie wiem, przez 5 lat yy, cały czas yy, grają w tle. Yy. Tylko znowu, tak, wykupuje się serwery mówi, to... chyba normalnie, nie? Takie, które mogą. Nie musisz nawet ty mieć komputer włączony, możesz wykupić chyba serwer, który Domyślam po prostu się, będzie tak. sobie gdzieś tam w Afryce działał i będzie sobie cały czas puszczał ci playlisty losowo albo nie losowo. Zawsze można też trochę bardziej pokombinować z tymi zrobić jakąś rabówkę, na przykład, że po trzech filmikach pojawia się takie info, że następne filmy jakie pojawią się to, ty, 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 ty to, 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 to. To tak, jak już w telewizji naprawdę jest, nie? To, to, to już jest takie Kurde. trochę może wyobrażenie moje. Znaczy takie. Znowu... Ja, ja lubię takie pomysły, tylko ja się zawsze nie mijam od razu, tak że ja mam w głowie, o Boże, ale to będzie zajebiste, nie? Po czym jak to robię, to nie wychodzi tak zajebiście zazwyczaj, a jeszcze kwestia tego, że znowu nie wiem, jak z tym zapotrzebowaniem. To jest coś, co nie wiem, czy. Jest na to potrzeba. Nie wiem, czy jest, czy ludzie by coś takiego klikali. Już nawet nie chodzi o to, że czy to jakoś by fajnie zarabiało, tylko czy chociażby się zwracało, albo było darmowe, że tak powiem, nie? Dla, dla mnie osobiście, czy, czy nie wyszłoby na to, że ja płacę 500 miesięcznie za coś, co ogląda pięć osób, a przynosi 2 złote nie zysku, tylko po prostu dochodu. Nie, no to no, zawsze z, będzie tylko ryzyko, tylko więc pieniądze. najlepiej po prostu jakby się widzowie na ten temat wypowiedzieli w komentarzach. Kurde, no fajne, fajne. Yy, zanim ten podcast wyjdzie, to pewnie z dwa miesiące. Pomyślę, pomyślę, bo do tego czasu można to normalnie zorganizować bezproblemowo, a wiesz, za zawsze może być tak, że ktoś to usłyszy i mówi: dobra, biorę to, robię to. Yy, plusem tego jest to, że na przykład Nani na Media teraz nie za bardzo żyje, ale ma już jakieś takie bazowe suby, jest. No, jakby nie patrzeć, nie jest duża, jeżeli chodzi o subskrypcję, ale jest jednym z większych kanałów na YouTube po prostu, jeżeli chodzi o ani typ polski. No bo tutaj nie mamy jakichś bardzo wielkich liczb, nie? Więc da się coś tutaj zrobić i, i mogę o tym pomyśleć. Bardzo fajne i znowu to jest taki coś, co ja też lubię, czyli. Y, trochę taki y, zarobek jak w klikerach Robisz jedną rzecz, a on sam zarabia trochę, nie? W sensie, jeżeli rzeczywiście by było na to zapotrzebowanie I y, y, YouTube'a to trochę też tak y, traktuje, bo Ja robiłem coś tam w przeszłości I to ma jakby odzwierciedlenie teraz, nie? Ja sobie robię filmik, ale on promuje inny filmik I tam ten filmik zarabia, pomimo tego, że ja go wrzuciłem 3 lata temu I już nie pamiętam, co w nim mówiłem, to jest super No tak Okej, okay. <laughs> się wypowiedziałem ale naprawdę, świetny pomysł, po pomyśl nad tym. Eee, dobra, a jaki masz stosunek do szefa? Czy uważasz, że jest potrzebny, gdybyś, gdyby nie on, może byś nic nie robił, a może właśnie to jest taka kula u nogi, która cię ogranicza trochę? Szefa w kontekście tutaj, w tym YouTubie, nie rozumiem. Yy, nie, no szefa ogólnie jako funkcji, yy, no wiadomo, że to prawdopodobnie zależy od tego, jakich miałeś szefów, ale... ale... Ogólnie, jak to u Ciebie wygląda? No bo ja osobiście nie miałem zbyt dobrych yy, i, i właśnie wkurzałem się na nich, nigdy... To jeden z powodów, dla których się zwolniłem, to było to, że miałem kogoś nad głową yy, i tyle. No, to też mam zawsze. Zawsze miałem kogoś nad głową i też były różne przypadki. Były takie przypadki, że no, były naprawdę słabi ludzie, którzy... Może i pod kątem biznesu dobrze myśleli, ale pod kątem pracowniczym już nie do końca, więc ja bardzo cenię sobie atmosferę pracy i też staram się dobierać taką pracę, żebym do tej pracy szedł zadowolony, a nie jak na skazanie. A zdarzało się i tak po prostu, więc na chwilę obecną jest okej okay mojej obecnej pracy, więc mam nadzieję, że, że tak będzie dalej. Czy szef jest dla mnie ważny? Ja akurat mam taką pracę, gdzie sam sobie układam Grafik, że tak powiem, może pracy. Nie oczywiście grafik, kiedy przychodzę do pracy, tylko grafik to, co robię w, w trakcie pracy. Mam oczywiście kogoś nad sobą, ale nie jest to osoba, która aż tak bardzo się mną interesuje, nie przychodzi co chwilę do mnie i tam nie, nie pokazuje mi palcem, co mam robić. Więc jak najbardziej mi się to podoba teraz. Mam takie swoje własne podwórko i to jest ten stan taki dobry. No więc. Mm -hmm. A jak, jakbyś miał kiedyś tam właśnie, powiedzmy, udałoby się z tym YouTube'em, nie wiem, te rpm by były lepsze, wyświetlenia ogólnie jakichś kanałów YouTube'owych i miałbyś pracować sam na siebie, to myślisz, że, że byłbyś taki zwarty, że okej, okay, to robię to i traktuję to trochę jako, wiesz, hobby, ale też pracę, że muszę zrobić ten filmik? Czy no jasne, bardziej tak. Nie, no bo wiesz, to jednak czy... jest Twój zarobek główny, no i musisz się spiąć. No musisz, no po prostu musisz działać, żeby przeżyć. Właśnie to jest taki u mnie problem, że y, ja wiadomo, nie, nie poszedłem, nie rzuciłem pracy mając 0 zł na koncie, tylko miałem oszczędności, gdzie, za które mogłem nic nie robić przez rok i pewnie bym przeżył, y, ale. Yy, miałem z tym problem, że dużo prokrastynacji tam było, nie? Wiesz, ludzie oczekiwali filmiku yy, tylko na niedzielę. To ja wtedy miałem jeszcze gorszy montaż, to krótszy, więc wiesz, dwa dni robiłem, a pięć dni grałem, Więc tak to wygląda wyglądało i, i to jest realny problem. Yy, właśnie, który nawet ludzie w książkach opisują, że jak właśnie nie masz takiego kogoś nad sobą, a się nie wyuczysz tego, to może być problem z tym, nie? Tym bardziej, że jak wiesz, a tam sobie odpalę gierkę, zagram sobie tylko jeden meczyk czy coś, ale idzie drugi, trzeci, czwarty i okazuje się, że nic nie zrobiłeś. No, może tak to działać. Faktycznie ludzka psika działa tak, że... że... Chyba potrzebuję czasami też motywacji mmm, od kogoś innego. Natomiast no, ja staram się wykonywać swoją pracę zawsze dobrze. Jakoś tak staram się sumiennie robić, więc wydaje mi się, że w domu też raczej starałbym się zrobić to dobrze i sumiennie, Więc to, że zarabiam na tym, to nie znaczyłoby, że będę na odwal się robił filmy czy coś, tylko po prostu dalej będę robił. Starał się robić dobrą pracę, taką jaką wykonywałem przy pracy fizycznej, którą teraz wykonuję. Zbyt... Oczywiście no, mówię o sobie w teraźniejszości, nie wiem jak by było w przyszłości, no. ale na tyle siebie chyba znam, że jednak wydaje mi się, że bym dał radę, że, że nie potrzebowałbym szefa i sam sobie szefem byłbym dobry. <laughs> Najwyżej bym sobie pasa brał i się w plecy karcił mnie tam. Znaczy, ja też y, mam tą świadomość i miałem tą świadomość pracy, że na pewno doniosę ten filmik w niedzielę i on zrobię najlepiej jak potrafię. Ludzie mogą tutaj już gadać, że o, to nie jest dobre czy coś, no ale to już własna ich opinia. Ja robię najlepiej jak potrafię na dany moment, po prostu. I, i to, czy poświęciłem mu tydzień, czy ten, czy, czy dwa dni, to trochę w moim wypadku nie ma znaczenia. W sensie ja robię proces i on jest albo. W trakcie albo skończony, i tam nie ma jakichś większych przemyśleń, że ja będę tutaj dodawał, i tak dalej, i tak dalej. No bo głównie o treść chodzi jak dla mnie, ale właśnie widzisz, mówi, że to jest praca, i ja też takie coś mam, tylko że ja nigdy nie miałem pociągu do pieniądza i nadal nie mam. I. i... Tak długo, jak wiesz, nie tracę na tym, mogę to robić. Teraz nie mam w ogóle. No, mam bardzo słabe zarobki z YouTube, można powiedzieć, bo w lutym miałem 2400, ale wiesz, masz zusik, to masz już 1400, gdzieś tam jakieś pierdoły, internet, no i się robi małe pieniądze. Tam wiadomo, że jeszcze poza tym mam, mam jakieś tam zarobki. Nie są to duże kwoty. Ja mógłbym czasami robić trochę więcej, ale ja nie mogę się zmusić. To jest takie dziwne, bo. bo... Mówię, okej, okay, robię ten niedzielny filmik, robię czwartkowe ciekawostki, w trakcie jeszcze jakieś rzeczy. No te wywiady są takim trochę, trochę rzeczą, którą robię od półtora miesiąca prawie. I, I one są na kiedyś, czyli w sumie na, na za niedługo, kiedy to nagrywamy. Ale, ale mógłbym, może jakbym się postarał zrobić dodatkowy materiał jeszcze w tygodniu. Tylko właśnie... Ja nie, nie potrafię się zmusić. Nie, nie wiem, czy też masz jakiekolwiek takie odczucia, czy, 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 czy byś zwiększył aktywność na kanale, myślisz, jakbyś, jakbyś się poświęcił temu YouTube'owi? Tak, tylko że kosztem czegoś, no, w moim przypadku, więc. No nie chcę nic więcej poświęcać na razie, no bo mam tą pracę stałą, więc. Yy... No, nie jest ona jakaś mega super kolorowa też zarobki, nie są jakieś mega super, ale ja też jakoś bardzo na pazerem na pieniądze nie jestem, nie muszę ich mieć naprawdę dużo, no, ale. To, co potrzebuję na życie, to potrzebuję, a że zainteresowania moje są trochę no, drogie, bo granie w gry na premierę to nie jest tani biznes w Polsce, to jest bardzo drogi biznes. No to trochę pochłania i jeszcze plus życie. Też nie chcę mieć życia takiego bardzo ubogiego. Staram się, no po prostu, jak mam ochotę na pizzę, sobie ją zamawiam i tak dalej, więc no po prostu te pieniądze są potrzebne i tyle, a Gdybym pracował jako YouTuber na, na PNE, to chyba bym się mobilizował, żeby po prostu dalej utrzymywać ten standard. W sensie, do no te 8 godzin dziennie na pewno bym starał się robić. Ale to też mówię teraz: jestem Cwaniak, nie bo to mówię, a jakby było w przyszłości, no to też do końca nie wiem, bo to jednak coś tam się zmienia w, tym twoim, w tej Twojej głowie, jeżeli chodzi o, o pracę. No bo jest to jednak troszeczkę inny rodzaj pracy, i jest to homework przede wszystkim, nie? jesteś freelancerem. Więc. Ja często słyszę te problemy od freelancerów, że, że pracując z domu, no jest problem, żeby się faktycznie zmotywować do pełnego działania. Może i tutaj też by tak było. Szczególnie, że ja lubię gry i też mogłoby być tak, że a dobra, mam teraz przerwę, pół godzinki, to sobie włączę grę. No i mogłoby się to przedłużyć do godziny, dwóch. No, nie ukrywam, że mogłoby tak nie być. A w pracy jednak masz tylko tą stołówkę, no to co na tej stołówce, zobaczysz sobie, co tam ten telefonie się dzieje i wracasz, bo nawet nie ma co innego zrobić. Mm -hmm. No, jeszcze jest kwestia tego, że zależy od nastawienia człowieka, nie? Bo jak ja mówię, że ty w tym momencie ma być filmik, to on będzie. Nawet jeżeli nikt nie wie o tym, że on ma być w tym momencie, to ja już sobie ustanowiłem i musi to być. Nieważne co, ja to no, zrobię. Też to, tak to też mam. jest spoko. Tylko że widzisz, ja nawet mógłbym sobie narzucić więcej filmików w tygodniu, tylko. Na przykład, odkąd zrezygnowałem z pracy do końca 2021, a nawet jeszcze styczeń 2022, y, miałem, byłem strasznie pracocholikiem po prostu. Siedziałem praktycznie cały czas i tylko wyrywało mnie przed komputera to, że ktoś tam coś chciał yy, i tak dalej, a wiesz, mam syna, mam rodzinę teraz, więc teraz siedzę dosłownie tak jak w pracy, ta 8 godzin i schodzę. Yy, no na przykład dzisiaj mamy zacząć, yy, mieliśmy zacząć 1920, więc ja dopiero o 14 siedzę w, powiedzmy w robocie, nie? Sobie tak ustanowiłem, a resztę siedzę sobie z synem, coś tam pomagam w domu i tak dalej, i tak dalej. No bo na tym jednak cierpią osoby i mógłbym ci znać no. tego YouTube'a, mógłbym ja im więcej, więcej zarabiać, no ale znowu, nie chcę, a z drugiej strony, jakbym poszedł do roboty, zarobiłbym 500 zł więcej, ale byłbym na tyle zmęczony i wracał do pracy, że wiesz, nie siedziałbym tak dużo z Sydem, a to jest wiesz, wolę posiedzieć te 500 zł nie, nie jest tak, że jest taka bieda, że wiesz, muszę jeść kanapkę z masłem, ale przynajmniej plus jest taki, że, że spędzam czas z rodziną, nie i mam go więcej. To są plusy i minusy wszystkiego. wszystkiego. Jakby były fajne, dorobki, by było super. Wiesz, no. też na paliwie dużo się traci, w zależności oczywiście, gdzie pracujesz, więc tutaj no, może w domu tracisz na prądzie, ale nie tracisz chyba aż tyle, żeby, wiesz, policzyliś to z paliwem, gdzie do... no, niek 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 niekiedy ludzie jeżdżą po 50 km do pracy, w jedną stronę no, to mają stółę w dwie strony. Znam takich bardzo dużo przypadków tutaj, szczególnie w moim rejonie. Więc tutaj ile na paliwie schodzi, nie? a tutaj siedzisz sobie w domu i już, już te pieniądze masz zaoszczędzone, bo nie musisz nigdzie jeździć, robisz wszystko zdalnie, więc to też jest plus. No są plusy i minusy, tak jak mówisz, każdego, każdej branży, wszystkiego są plusy, minusy, mało co ma same plusy albo same minusy. No ja liczę na to, że w końcu się jakoś to rozwinie na tyle, w sensie tak już dość dobrze AnimTube jest rozwinięty, ale z roku na rok jest coraz lepiej, te RPM są lepsze i mam nadzieję, że coraz więcej będzie osób takich, które się wemu jakkolwiek poświęcą, bo nawet jeżeli są wyświetleniowo patrząc osoby, które mnie prześcigają, tak wiesz, zrobią filmik i sobie normalnie wrzucą, to ja też nie bardzo to śledzę, ale mam wrażenie, że poza mną i Animko w tym momencie nie ma nikogo, kto robi to tak regularnie i może z tego mieć jakiekolwiek takie normalne zarobki, nie? Bo Nekon przestał, właśnie ten Werf, który robi filmiki, które one zdobywają dużo wyświetleń, ale robi je rzadko. Yy, wodem to już w sumie na emeryturę poszedł. Yy, kanis trochę robi, ale on robi recenzje i jakby. Spojrzeć na miesięczne, bo to się liczy, nie? Miesięczne wyświetlenia, czyli miesięczne zarobki, to mimo tego, że ja nie mam jakichś świetnych, chyba jestem top 1 albo top 2, zależy o, o animko, yy, ale też jest najgorszy miesiąc, nie? Bo początek roku to są najgorsze, najgorsze zarobki i poświęcając się temu dość mocno, w zależności od tego, jak dużo czasu montaż Ci schodzi, jak dużo masz motywacji, bo na pewno da się to robić lepiej i, i, i po prostu zarabiać z tego więcej, to myślę, że na ten moment można takie 3-4 zarobić już na czysto, to to już jest spoko. I to mówię, z roku na rok rośnie, więc jakby były kolejne osoby, które robią to regularnie i naprawdę regularnie, to, to myślę, że wszystkim by to polepszyło, nie? Tak, no ja tak sobie kiedyś biznesplan w głowie układałem, ile filmików tygodniowo musiałbym robić, żeby faktycznie te 3-4 tysiące zarabiać, no to wychodzi, że jednak te 3-4 filmiki w tygodniu no trzeba byłoby klepać, więc no sporo, przy tych oczywiście wyświetleniach, co mam teraz, nie? No bo wiadomo, w przyszłości, gdyby tych wyświetleń było więcej, no to być może tych filmików nie potrzeba było aż tyle. Natomiast na tę chwilę, na te zasięgi, co mam, na te statystyki, no to 3-4 filmiki to jest minimum. Żeby można było. To znaczy, faktycznie wyżyć. wiesz, to też trzeba patrzeć na to. Znowu zależy, nigdy nie wiesz, ale yy, w pewnym momencie, jakbyś przyzwyczaił do 3-4 filmików, to jakbyś odjął to by było gorzej, ale yy, w pewnym momencie to się zacznie. Zwiększać, to zauważyłem na, u siebie, jak no robiłem... tak, regularność przez... na YouTube jest bardzo ważna, tak, to jest prawda. Tak, jak robiłem jeden filmik tygodniowo, to z miesiąca na miesiąc było coraz więcej tego, jeżeli chodzi o hajs, nie? Więc... Yy... Kwestia jest tego, że jak już nagrywasz regularnie, to ludzie wracają, żeby zobaczyć na Twój kanał jakkolwiek, wiesz, częściej poleca i tak dalej. Ja robię teraz jakieś głupie filmiki cringeowe z, z pseudo-dubbingiem z Naruto i one robią jakieś tam, wiesz, 10 tysięcy wyświetleń powiedzmy dziennie. Zrabią bardzo mało, bo są krótkie. Yy, ale polecają dalej, i jak przedtem ich nie robiłem, miałem na przykład 15 tysięcy wyświetleń dziennie, co jest u mnie średnim wynikiem, patrząc, że w grudniu miałem na poziomie 20, plus, a 15 to było takie trochę max ostatnio, to jak zacząłem je wrzucać, to mam 30, plus, nie? I to jest taka różnica. Yy. I one może same w sobie nie zarabiają, ale pchają ludzi dalej, i, i to się przekłada na to, że mam. No, nieporównywalnie lepsze zarobki, a być może to jeszcze pójdzie dalej i, i będzie fajnie przyjmowane, i, i po prostu okaże się, że, że jeszcze fajniejsze można z tego robić pieniądze. Oczywiście najlepiej by było, jakbym robił tylko fajniejsze, dłuższe filmy, one się super klikają. Tylko, że znowu czas, nie? Jak mówisz, że robisz w dzień filmik, to jestem zaskoczony, bo mi to realnie. I to nie że się opierdzielam, tylko realnie jakiś taki filmik 20-minutowy, to mi zajmuje tydzień czasu prawie, nie? Bo, bo w poniedziałek piszę go, nagrywam, to jest maks praktycznie, co ja mogę zrobić, i przez 3-4 dni ja go montuję. Yy, pomimo tego, że montaż nie jest super, nie? Więc albo ja coś robię nie tak, albo nie wiem, bo dużo osób mi mówi, że montuję tutaj, 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 a mi to naprawdę dużo zajmuje czasu. No tak jak Ci mówiłem, mam troszeczkę przestarzały kanał i ten mój montaż jest dosyć prosty, więc ja za dużo efektów nie walę, po prostu ucinam troszeczkę tylko sceny za żeby się nikt tam z YouTube'ów nie dosrał I, i tak to działa. No u mnie tak średnio powiedzmy newsy to robię około 5-6 godzin, yy, topki, polecajki, jakieś tam te ultra siódemki, no to z godzinę więcej, bo, bo tekstu jest więcej, nagrywania jest więcej, więc i wycinania jest więcej. No i tak to wygląda. No ja nie robię nigdy takich. Znaczy rzadko bardzo robię takie filmy, gdzie naprawdę trzeba dużo poświęcić czasu na montaż, bo masz na przykład z, z 15 anime różne, musisz z, konkretne sceny wyłapać, czy coś. Akurat to się nie bawię, no bo nie mam na to czasu, więc moje filmy są raczej prostą formą. I może dlatego to tak działa. Dobra, teraz przejdźmy do trochę innych tematów, to dlaczego odszedłeś za nim medi, czy to, czy to, moja wina, czy uważałeś może, że kanał się i tak rozpadnie i nie ma sensu, no i proszę tu o, o szczerą opinię, ponieważ ja bym chciał wiedzieć. Znaczy w pewnym momencie już troszeczkę opadły emocje i regularność filmików była, no wiesz jaka była, no nie taka jaka była na początku, no, i czuć było troszeczkę w powietrzu, że to chyba już zapał powoli opada u wielu osób. No i też przy okazji doszedł do tego czas, że faktycznie tutaj drugi kanał, gdzie trzeba. Ja na animedia właśnie filmiki robiłem najdłużej, bo to były jednak filmy najczęściej felietony jakieś czy coś, na których trzeba było więcej czasu poświęcić. Więc tak naprawdę dużo więcej mi schodziło czasu na filmik z animedii, niż na filmik na kanał Spiechu 9.1. I to mnie trochę bolało, że, że, że tracę czas na swój kanał, gdzie jednak no to jest wiadomo, wiodący kanał mój w życiu. Więc to chyba jest główny czynnik. Natomiast opadało już też moim zdaniem no, no nastawienie ludzi do, 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 do robienia filmików i widać było to, że na początku, wiesz, co drugi, na początku, co pierwszy dzień, nawet to oczywiście nie było zbyt dobre, ale później co drugi dzień się ludzie tam dodawali do harmonogramu. No później były takie miesiące, że ciężko było w ogóle, wiesz, cały miesiąc z harmonogramu sklepać, żeby można było e, zaplanować sobie, co kto kiedy robi, no bo były dziury straszliwe. Więc też trochę te, po prostu ten zapał tutaj, zmniejszony zapał, też trochę zmniejszył mój zapał. I to był taki zapalnik, myślę, że to po prostu każdy poleciał. To jest efekt domina, był nie. Po prostu poleciało i wydaje mi się, że to był ten, ten, ten powód, że jednak emocje trochę opadły. Może, nie wiem, być może wiele osób miało jakieś inne wyobrażenie, że to, że to będzie kanał, który będzie miał większe te wyświetlenia, że więcej tych subskrypcji będzie i że, że to będzie no, taki projekt mocny, nieduży. No, był duży, mocny, jak najbardziej, dzisiaj przecież faktycznie te 10 tysięcy subskrypcji to jest sporo, ale może niektórzy mieli większe ambicje. Czyli że, znaczy, że to będzie coś, coś większego? Ja spodziewałem się, że będzie na początek nawet gorzej yy, i, i nadal to podtrzymuję. No w tym momencie to, nie wygląda to tak super, jeżeli chodzi o znowu, no to wygląda tak jak wtedy, nie? Czyli bardzo rzadko się pojawiają filmiki, yy, ale nadal to podtrzymuję, że to mógłby być yy, największy kanał, jeżeli chodzi o anime, z racji tego, że jest dużo osób i jakby naprawdę utrzymać tą regularność, to przecież my same przyrosty i tak dalej, no to to były one bardzo dobre, yy, więc yy, ja trochę później miałem takie przemyślenia, że ambicje były yy, jakby większe na początek dla każdego. Trochę każdy wyobrażał się, że będzie to większe. Mi był, jak dla mnie było wszystko ok na początku i te przyrosty też były spoko. Tylko znowu to mogłoby być duże, ale tutaj trzeba pracy, a no tego samego samemu tego nie zrobisz i on, mi też już ryłowanie, jak y, akurat mogę powiedzieć, ty zawsze dowoziłeś na termin i, i jakościowo też. Kanis tak samo. Y, ja też, Ksouka też, chyba że nie mogła to, to rzeczywiście y, powiadomiła wcześniej. I to są chyba, przepraszam jeżeli zapomniałem o kimś, ale to chyba wszyscy już nie, więc. Y, no Ciężko zrobić taki yy, kanał, gdzie jest to bardzo regularnie, jak macie tylko cztery osoby, i wiadomo, że o cztery osoby to można zrobić naprawdę dużo materiałów. Oczywiście, ale każdy z nas miał jeszcze życie prywatne i jeszcze ten przykład drugi kanał. Prawie no, wszyscy mieli drugi kanał I, i dla każdego ten drugi kanał, znaczy swój kanał był ważniejszy, i co jest oczywiste. Yy. I, i, I rzeczywiście, jak mówisz, to jest efekt domina. Ryło mi też trochę takie psychikę, w sensie nie pisałem tego nikomu, ale jakoś tam miałem własne przemyślenia, że kończył się jakiś miesiąc, powiedzmy, nie wiem, no nieważne, jakiś losowy miesiąc, i następny już było wypisane daty, które mamy wypełnić, i on stał pusty cały czas. nie? Tak, I dopiero no, kilka dni przed rzeczywistą premierą było: hej, może wpiszecie się do harmonogramu. A ja też nie byłem, w mojej opinii, y Kimś, gdzie miałem stać z kim, nad kimś z batem, właśnie tak jak ten szef, i, i mówić, ej, wpiszcie do harmonogramu coś tam, przypominać cały czas. Na początku przypominałem, ale później już naprawdę znudziło mi się to. Miałem wrażenie, że wszyscy przyszliśmy dobrowolnie, więc każdy, nie wiem, spojrzył sobie do tego harmonogramu. Ja dosłownie pierwsze co robiłem, jak wchodziłem na Discorda, to klikałem harmonogram i patrzyłem, jak on wygląda, i, i, i czy kiedy jest mój termin, czy ktoś tam chciał dodać kolejny filmik czy cokolwiek. I harmonogram był u mnie takim punktem, gdzie wiadomo, za dużo się nie działo, ale yy, jednocześnie yy, nie było czymś, gdzie przypadkowo coś przeczytam, nie, bo używałem innych kanałów, ale nigdy na nich nie byłem aktywny, kiedy mnie nie było przy komputerze, żeby nie było, że ktoś coś napisał, a ja nie wiem nic z tego, nie? W sensie to tak jakbyś odczytał wiadomość, a ciebie nie, nie było przy komputerze. To ja specjalnie tego nie robiłem i klikałem na harmonogram, żeby wszystko widzieć. Yy. No i tak to wyglądało, no. No, no jeszcze też na pewno to, że byliśmy grupą, która się za bardzo nie znała, też na pewno zadziałało, nie, no bo to jednak troszeczkę inaczej, jak przychodzisz do pracy i widzicie się wszyscy, jesteście przy komputerach, sobie robicie te swoje kanały, te filmy, nie, no to też inaczej, natomiast no w momencie, kiedy każdy ma swoje życie i tam trzeba na tego Discorda co jakiś czas wejść, zobaczyć, faktycznie się wpisać, coś tam, no to nie wiem, czy po prostu ludzie mieli mniejszą motywację, nie? Też mi się wydaje, że w takiej kwestii jest, jeżeli na, na odległość działasz z osobami, no, którymi się aż tak dobrze nie znasz też, nie? No to, to też nie było takiej może motywacji. No nie wiem, ciężko powiedzieć. No na pewno skutków było dużo, w sensie przyczyn, może bardziej. Stało się, jak stało, no, po prostu. Ja też stwierdziłem, że jednak, no, mam dużo innych rzeczy jeszcze w, w życiu, które muszę robić, no i dwa kanały to było za dużo. To był główny czynnik, aczkolwiek myślę, że gdyby każdy, wiesz... Odczuł tą, znaczy gdybym odczuł, że każdy, każdemu zależy, każdy robi te filmiki dalej, to też bym dalej robił, bo to, to dla mnie to też jest motywacja. Ja, na przykład Dla mnie dużą motywacją jest to, na przykład, że powstają nowe kanały i, i dlatego też ja dalej nagrywam, bo, bo cieszę się, że, że, że jest konkurencja. Na mnie silnie działa właśnie konkurencja, zauważyłem. Więc tutaj w Animedii też jakoś, jakaś taka mała konkurencja by była, bo widzę, że, że Ksołka, że Animko, że, 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 że Ty, że wszyscy nagrywacie, Regularnie o to ja też muszę przecież wiadomo, no to sobie wklepuję o ten termin wolny, to sobie wrzucę jakiś filmik. Bo, bo skoro wszyscy nagrywają, to ja też chcę nagrywać, bo, bo widocznie to jest fajny projekt i tak dalej. No, więc. Takie dwa największe mi się wydaje powody. Z, z, dlaczego to, to tak się skanczyło. Z tym, że się nie znaliśmy, to musi coś z tym być, bo chyba każdy tu przytoczył ten przykład. No, i widzisz, i to jest znowu to, że yy, moje relacje z ludźmi są bardzo. Yy, Nijakie, w sensie ja na przykład nie odczuwam w tym problemu. Dla mnie to jest druga strona medalu, że dla mnie fajnie, że się nie znamy, bo możemy się poznać, nie? I to wszystko zależy od no, tego, jak to kto widzi, nie? A, a że jakoś, ha, co da ironie, nie znałem Waszej opinii, bo się nie znaliśmy, ale, ale, y, więc stawiałem swoją po prostu jako Waszą też, bo. No, nie miałem drugiego y, zdania, nie? tylko miałem swoje, więc dla mnie było coś takiego, że okej, okay, czyli jak ja wpisuję na termin, to musi on być, czyli chyba wszyscy tak mają i tak samo, że my się nie znamy, co jest okej, okay, mi to w ogóle nie przeszkadza i jest okazja, żeby się poznać, nie, a wszyscy przytaczają to, że się nie znamy i to jest problem, no i to, i, to, i dopiero wyszło po fakcie, nie, no jakby... Tego też przeskoczyć nie mogliśmy w żaden sposób. No, chyba że ktoś by zaproponował to wcześniej, a dosłownie się pojawiło to dopiero po dwóch miesiącach, bodajże, jak Sashi doszła i zrobiliśmy chyba drugie QA, gdzie ona powiedziała, że może jakaś integracja czy coś, a ja takie, kurde, no nie pomyślałem o tym, nie? Ja uważam, że w moim przypadku na przykład yy, 10 lat wstecz, gdybym miał 10 lat mniej. To bym jak najbardziej był bardziej zaangażowany i chciałbym się integrować, nawet i tak dalej, bo ja wtedy tak żyłem. Starałem się tam integrować, siedzieć na konwenty i tak dalej. Natomiast teraz jestem już dosyć starym prykiem i no, nie ma czasu na taką integrację, bo jak się ma, to życie po prostu osobiste. Więc gdybym miał te 21-22 lata i dołączył do Animedii, to na pewno też inaczej by to wyglądało, bo ja bym bardzo chętnie chciał się lepiej poznać, nawet bym, nawet bym sam zapewne był zapalnikiem do integracji, robienia jakichś tam wyjazdów czy spotkania się gdzieś. Natomiast. No, są czasy, jakie są, I, i, i czasu na to nie mam, więc to też, też musiało zadziałać. Bo tak to na pewno, gdyby każdy faktycznie był taką wolną duszą, jak ja byłem wtedy, jak mają sobie 20 lat, miałem swoją jakąś tam pracę, ale przychodziłem i mogłem sobie robić, co chcę. Więc wtedy na pewno bym miał dużo więcej czasu, żeby faktycznie bardziej, że tak powiem, oddać siebie w tym wszystkim. No, a po prostu teraz to, to, to nie jest możliwe. Dobra. Piszesz mi, że. No, no, będę musiał zaraz kończyć. <laughs> tak, 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 dlatego, nie wiem, masz czas na szybkie trzy pytania, czy już kończymy? No, na szybkie tak, jeżeli szybkie szoty, to dawaj. Dobra, dobra, bo jeżeli chodzi już, już o tym wieku, to, to jesteśmy bliżej 30 niż 20, to już nawet po 30. I czy nie czujesz się dziwnie z tego powodu, że hej, jesteśmy... Jakby nie patrzeć, a nieba youtuberami, która, y, które jest poświęcone chyba młodszej widowni, jakby nie patrzeć. Nie, czy, czy to dla ciebie w ogóle nie ma znaczenia? Absolutnie, ja uważam, że w wieku 50 lat dalej będę oglądała, nie my po prostu zakochałem się w tym dawno temu i do dzisiaj ta miłość jest tak samo z grami. Ja jak już coś mię, że tak powiem, zainteresuje jakiś bakse złapy, to już raczej jest problem, żeby zaprzestać. Więc. Naprawdę nie wstydzę się tego w ogóle, totalnie. Szczególnie, że też dobieram sobie anime już teraz takie, żebym jednak no, czuł się spełniony z tego, że oglądam to anime, a nie, że oglądam coś dla młodszych, czy tam dla takich, nie wiem, no dla młodszych przede wszystkim. Tuż staram się jednak nie oglądać takich seriali, biorę się bardziej za produkcje, które jednak mają jakieś tam przesłanie, mają jakieś wartości i tak dalej. Które no, rzadko opowiadają o nie wiem, postawówce gimnazjum, tylko już bardziej staram się łapać takie seriale, które opowiadają właśnie o czymś innym. Czymś na przykład o Wieland o wikingach, czyli Atak Tetanów, też o alternatywnej rzeczywistości, w której dzieją się dziwne rzeczy <grym> i tak dalej. My, my z koniecem doszliśmy też do wniosku, że to jest spoko, że mamy więcej lat, bo zauważamy rzeczy, których nie widzą młodsi no, widzowie. Tak Więc to jest spoko. Dobra, drugie szybkie pytanie: czy uważasz się za artystę albo twórcę? Nie, znaczy za twórcę może i tak, bo jednak tworzę. Faktycznie te filmiki coś wnoszą. Ja, że tak powiem, jakieś swoje własne opinie do nich wrzucam, do tych filmików w sensie, i one są jakimś tworem, który jednym może pomóc. Drugich mogę źle zdegustować, ale zawsze jakieś coś tam wniesie w ten internet, więc tak. Artysta? No nie, artysta dla mnie to jest jednak osoba, która tworzy dzieło jakieś, jakąś pracę, coś, coś ale coś namacalnego, coś co... No nie wiem, inne rzeczy, prawda? Coś innego. No, ciężko mi teraz powiedzieć, już późna godzina z tym myśleniem, tak. już jest trochę gorzej. Ale nie, artystą nie uważam się, dla mnie artysta to jest zupełnie ktoś inny. Twórca jak najbardziej. No, no, no. Mam nadzieję, że jestem twórcą, który pomaga tutaj na YouTubie ludziom. Bardziej ich relaksuje w sensie, prawda, że, że my te to ogląda... które, które trochę bazują na czyjeś yy, działalności, nie, a, a my po prostu dodajemy do tego swoje rzeczy, a nie tworzymy coś od zera. Tak, mam no, wrażenie, no, no ciężko stworzyć jest tworzyć jakoś... coś od zera, jeżeli chodzi o, o, o filmy na YouTubie. <laughs> tak naprawdę. Mm -hmm. Dobra, a czy uważasz się, że jesteś w czymś dobry? Coś potrafisz na wysokim poziomie? Nie. Kiedyś wysportowany byłem dosyć, byłem kiedyś dosyć wsportowany, nawet próbowałem działać jako siatkarz, tylko wzrost niestety nie obdarzył mnie dosyć optymistycznie i jestem dosyć niski, więc tutaj troszeczkę wykluczyło tę moją przyszłość. Jako libero, no nie czułem się dobrze, wolałem w ataku grać, no ale że siatka trochę mnie przerastała i różnie z tym było, no to stwierdziłem, że no nie ma to sensu, no, wydaje mi się, że dobrze grałem, ale jednak no, potrzeba była, potrzebny był wzrost, żeby grać na jeszcze wyższym poziomie, więc czułem się kiedyś dobrze w tej dziedzinie, w sensie w sporcie, w, dokładnie w siatkówce, ale no, no nie pykło z tym, więc teraz tak naprawdę to nie wiem, chyba nie, chyba nie czuję się w czymś jakoś bardzo dobrze. Mam nadzieję, że, że, że po prostu moje filmy są na tyle dobre, że, że ludzie się relaksują przy nich, oglądają je z, z zainteresowaniem, z ciekawością, no i jeżeli uważają, że, 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 że dobrze robię te filmy, no to może poniekąd w tym jestem dobry. Nie wiem. <laughs> Ciężko jest siebie okay. samego ocenić w tej kwestii. Okej, okay. dużo pytań nie, nie skipnąłem, jak tak patrzę, także ten mniej ważne y, omijam. E, jeszcze jest kwestia tego, czy próbowałeś się w dubbingu do anime poza jakimś filmikiem tam na nim... Ciebie nie było chyba na filmiku na anime nie, na nie. z dubbingiem? Nie. To, a próbowałeś coś poza tym? Nie, nie próbowałem. N nie dostawałeś propozycji od nikogo, bo ja się ja strykałem. Nie, dostawałem, posłownie... ale nie, nie chciałem. Oh, kurde, kolejny. Co jest? No, no, mi, nie nie nikt chciałem. nie dawał propozycji, co jest? Aż takim głos, bo nie wiem. Za bardzo odmawiam chyba, bo, bo wszyscy przytaczają, że ja dostawałem propozycje, dostawałem propozycje, ja nigdy nie dostałem. Halo. obrażam się na was. Dobra. Yy, ostatnie dwa pytania to czy pijesz alkohol? No, zdarza się, jak najbardziej. J jakiś konkretny masz ulubiony? Hmm. Dobre piwo Znaczy nie jakieś tak siczki takie Znaczy siczki, no nie chcę nikogo obrażać Kto co pija, ale po prostu lubię czasami sobie Tam walnąć jakieś takie Może nie tyle co droższe Tylko takie mniej popularne piwo Z jakiegoś konkretnego browaru Ale też zdarza się, że pije jakąś tam kozela Prawda, sobie tam szczele jednego, drugiego A To tak, żeby troszeczkę bardziej wyskokowo No to tylko raczej na jakichś posiadówkach Których jest coraz mniej niestety na starość, więc Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie, 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 te, nie zasmuciłem, że im starszy. Ja, ja się podzielę tym, że na cieszyłem się, że mi nie posmakowało piwo kraftowe w ogóle. Dosłownie wziąłem łyka i powiedziałem nie, w sensie może wybrałem złe, ale cieszyłem się, bo zobaczyłem cenę i mówię, dobrze nie posmakowało, bo bym się z tylko na to i zbankrutował. No, to prawda, dlatego tylko tak sobie czasami po prostu zamoczyć usta i je troszeczkę rozwilżyć, żeby, żeby się lepiej poczuły, to sobie weźmiesz takie piwko, wypijesz czasami. Natomiast zdarza się jeszcze whisky tam. No, i takie jak w to na jakiś tam posiadówkę wiadomo. Okej, okay. a czy jest ktoś z Polski, anime z tym, kogo nie lubisz? Nie, raczej nie. Raczej stara się ja? nie być osobą, która <laughs> czegoś nie lubi. Nie, ja po prostu wiesz co, ja przestałem oglądać Naruto w połowie Pudena, więc. Ale nie no... chodzi o content, chodzi o osobę. Ja się. Spod... Wiesz, ludzie mówią, że kontrowersyjny jestem, czy coś, więc wiesz. Może nie lubisz tego, ja nie wiem. No nie no, bo nie oglądam cię za bardzo, to nie wiem jak powiedzieć, na no, Animedii był taki jeden filmik tylko, który mnie tam trochę zagotował, aczkolwiek tak, to poza tym, no to, to okej, okay, no to jakbyś zaczął robić content na pewno o innych tytułach, bardziej, bardziej taki właśnie ogólny, to na pewno bym Cię oglądał. Dobra, kończymy, mam jeszcze jedną zabawę na koniec, czyli minutę w minutę masz wymienić jak najwięcej anime, czy jesteś gotowy. Tak. No to raz, dwa, trzy. Akudama Drive, bo Naruto Bleach, O Boże, Nie wiedziałem, że to będzie takie trudne. Full metal Alchemist, Monster. Tengen topa guren Lagan. Eee, eee, eee. Coś <laughs> mi <mnie> zaskoczył teraz. <laughs> Mówię śmieszysz się to daje szybko, szybko, szybko wszystko. <laughs> no, Osama Ranking, Code GIS, i Bisco, eee, Sword Art Online. Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Jajba, Projekt Cosplay, już minęło, już minęło. jeszcze 20 sekund. Co? Spice and Wolf, Steinsgate, Gintama, Violet Evergarden mi dała. Koniec. Ko koniec, dobra. Nie zabieram Ci czasu. Yy, chyba będziemy się żegnać, masz tam ważne rzeczy do roboty, także yy, dziękuję za wywiad. Spoko się gadało. Mówię, nie miałem jakoś tak bardzo wiele pytań nie wiem, kontrowersyjnych czy cokolwiek, na które można by się bardzo wypowiedzieć, więc chyba nikt się nie obrazi, że tak szybko skończyliśmy. Szybko? No cóż, Aha, myślałem, dzięki. że to był najdłuższy podcast. Najdłuższy? Najdłuższy jest czterogodzinny prawda? Okay. także to jest nie, chy, chyba najkrótszy do, te, do tego czasu. To wybaczcie widzowie, przepraszam, że tak krótki, aczkolwiek mam nadzieję, że, że, że i tak dotrwaliście do końca. No i fajnie się gadało, bardzo jak najbardziej w przyszłości Dobra, zapraszam to... do, do mojej osoby ewentualnie, żeby coś tam jeszcze nagrać. Ja podcasty Właśnie. lubię. No, oczywiście linki są, są, są w, w, w opisie, nie? także spokojnie. No dobra, to dziękuję Trzymajcie się tam widzowie Do, do następnego, cześć Cześć